Dzień dobry Państwu. Mieliśmy dużo czasu, żeby z tą mową się zapoznać. To jest oczywiście południowy Irak, czyli dawny Sumer Akkad, w późniejszych czasach nazywany Babilonią, w czasach, o których teraz będę mówił, czyli w końcu trzeciego tysiąclecia. Jest to Sumer, tak? I centrum państwa trzeciej dynastii Zur, które obejmowało swoim zasięgiem obszary dużo, dużo większe, bo prawie cały zachodni Iran. I tutaj po linii Eufratu, gdzieś do dzisiejszej granicy syryjsko-irackiej. Natomiast to państwo było rozbudowane w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim. To, co tutaj państwo mają, to jest centrum, które ma pokazywać, z jakiego obszaru pochodzą teksty, dokumenty gospodarcze, tak zwane archiwa trzeciej dynastii Zur. I to jest właśnie ta informacja pierwsza, bardzo istotna moim zdaniem, że one pochodzą z bardzo niewielu, z bardzo małego obszaru. Z obszaru Girsu i Lagasz, sąsiedniej Ummy, ze stolicy Ur, no, takiej stolicy religijnej Nippur oraz z takiego ośrodka centralnej dystrybucji zwierząt hodowlanych na potrzeby kultu przede wszystkim, ale również wymieniające, zasilające stada, które są hodowane w różnych prowincjach. Tak zatem, to jest taki mniej więcej obszar i kawałek tego Ur. To nie jest duży obszar, a to jest minimalny teren w porównaniu do całego terenu Królestwa trzeciej dynastii Zur. Problem z dokumentami gospodarczymi trzeciej dynastii Zur jest właściwie jeden. Jest ich, to znaczy problem. Jest ogromna radość, bo ich jest kilkadziesiąt tysięcy, ale to jest problem, żeby z nimi cośkolwiek zrobić. Bardzo prędko ukazuje się, że badanie takie przyczynkarskie, to znaczy badam coś z danego roku, albo badam coś z panowania jakiegoś władcy, albo badam jakieś to samo zagadnienie tylko w tym archiwum, a nie w tamtym, tak naprawdę jest zawsze połową sukcesu, które powinno się osiągnąć, poświęcając czas na tego rodzaju badania. W związku z czym od niedawna istnieją takie możliwości, które pozwalają badać całe archiwum trzeciej dynastii Zur. Tutaj mają Państwo te archiwa. To jest stan publikacji na rok 2005, kiedy my żeśmy tworzyli początki tej bazy danych, która później w jakimś stopniu funkcjonowała i umożliwiła spore osiągnięcia. I tutaj mamy Państwo dane na koniec roku 2014, przy czym dane są te w dużym stopniu przybliżone, są to dane ściągnięte z tej bazy internetowej CDLI, o której za chwilkę Państwu powiem, która też jest bezcennym projektem w tej materii. Widzimy, jak powiększa się liczba publikowanych dokumentów. Otóż dla jednej prowincji, mówię dla jednej prowincji, tak naprawdę chodzi o jedno miasto. Było publikowanych 21 tysięcy dokumentów, mamy 28 tysięcy. I tak jak Państwo mogą sobie prześledzić te główne ośrodki tutaj, tak zwiększa się publikacja tychże tekstów. Oczywiście teksty pochodzą również z kilku innych ośrodków, z których tutaj najważniejszy jest Adab, Esznunna i Suza, ale to są archiwa, które mają maksimum 200-300 dokumentów, więc w żaden sposób nie mogą być traktowane jako materiał porównawczy. Tak naprawdę jako najlepszy materiał porównawczy to są teksty z Ummy, bo jest to prowincja, typowe archiwum prowincjonalne, i z Girsu Lagasz, dzisiejsze Tello, też archiwum prowincjonalne. I są to dwa potężne archiwa. Puzrjdagan, Ur i Nippur są archiwami specyficznymi i nie nadają się w 100% do zestawiania, powiedzmy, pewnych informacji, bo to są archiwa centralne albo szczególne, tak jak to Puzrjdagan. Sumeryjskie teksty gospodarcze, ja Państwu pokażę ich kilka tutaj, powiedzmy, no, żebyśmy mieli wyobrażenie, z czym mamy do czynienia. Są to tabliczki gliniane, na których zapisywane są poszczególne transakcje gospodarcze. Przy czym mamy do czynienia z gospodarką państwowo-świątynną i 90% tekstów odzwierciedla nam aktywność administracji królewskiej, administracji prowincjonalnej, więc też państwowej, albo administracji świątynnej. W związku z czym kontraktów typu kontrakt małżeński i tak dalej w tej dokumentacji nie będzie. One będą z rzadka zachowywać się w zupełnie innych archiwach. No niestety mamy taki obraz, jaki mamy. Rozdzielczość tego tekstu jest wspaniała. Te teksty pochodzą wszystkie z CDLI, co chciałbym uczciwie zaznaczyć, gdyż istotą tej bazy internetowej jest również udostępnianie wizualne tej dokumentacji. I tutaj macie Państwo przekład kolejnych linijek takiego malutkiego tekstu, prawda? 4 mini wełny, to możemy sobie sprawdzić, jak to wygląda. I
kolejny przykład takiego tekstu, który ja tutaj akurat załączyłem bez transliteracji, bo to jest najmniej istotne. To, co jest najważniejsze, to jest przekonanie o tym, że te teksty są, powiem w pewien sposób, nieśmiertelne. To znaczy, nasze archiwa znikną, jak je dotknie ogień, niektóre znikną, jak nie dotknie woda, a te nie znikną, czy jak je dotknie woda, a w tym przypadku dotknął tę tabliczkę ogień i tylko ją utrwalił. Widzą Państwo, że tabliczka jest osmalona ogniem, uległa spaleniu, ale to tylko ją po prostu wzmocniło. Przykład, tu chodzi o jedną owcę. Jedna owca gdzieś tam została komuś przekazana. Najprawdopodobniej wziął to Abba Szaga, czyli ulubiony urzędnik pana Jaworskiego. Tutaj doktora Jaworskiego, tak? Tutaj mają Państwo transliterację, czyli jakby sumeryjski przekład, znaczy sumeryjskie oddanie w języku sumeryjskim tego zapisu, który tutaj mamy. I tutaj macie Państwo tłumaczenie. Jeden wół zabity od kogoś pieczęcią, tam Ensi, czyli namiestnik prowincji, w tym miesiącu. Cały tekst to jest to. A reszta to jest tylko data miesięczna albo data roczna. Chodzi mi o to, już mieli świadomość, z jakich powodów te teksty powstają. Te teksty powstają z powodów najbanalniejszych z możliwych, prawda? Znam serię tabliczek, tutaj akurat nie mogę ich Państwu przedstawić, serię tabliczek kilkunastu mówiących o pracy jednego muła albo osiołka, tak zależy jak termin sumeryjski anszy tłumaczyć, w ciągu jednego miesiąca. Urzędnik, do którego dyspozycji oddano tego osiołka, przekazywał go w kolejne dni komuś innemu, który z tego osiołka chciał korzystać. Ponieważ osiołek nie był jego, tylko był państwowy, musiał być rozliczony z każdego dnia swojej pracy. Więc Miguel Civil, wybitny sumerolog, kiedyś pokusił się o taką kalkulację teoretyczną, ile oni mogli wyprodukować dokumentów, ale nie chciałbym naprawdę, bo to już raczej na jakiś algorytm jest zadanie, a nie do normalnego policzenia. Jeszcze jeden przykład tekstu malutkiego. Jak widzimy, też dotyczy jednej owcy, przy czym ta owca, o tutaj jest owca Alum, ona jest tuczona jęczmieniem dnia 20, a ta Baszaga ten wziął i z tego powodu sporządzono ten tekst. Pragnę zwrócić uwagę, że na krawędzi bocznej tej tabliczki znajduje się jedynka. Jedynka, ona jest pionowa, bo tę tabliczkę należałoby w ten sposób zrobić. I tutaj ją odnotowałem w transliteracji. To jest ta jedynka, która oznacza, że tekst dotyczy jednego zwierzęcia. Otóż problem, który pojawia się w bazach danych, które składają się z rekordów, które są transliteracją dokumentów sumeryjskich, polega na tym, że mamy tam zapisy nierównoznaczne sobie znaczeniowo. Ta jedynka właściwie z niczym się nie łączy i sobie funkcjonuje. Nie bardzo wiadomo, jak system ma ją interpretować, ale trzeba wiedzieć, system musi wiedzieć, że taka osobna jedynka na boku zapisana będzie oznaczała liczbę zwierząt, jeżeli tekst dotyczy zwierząt. Tak? Czasami tu na boku pisano dzień, którego dotyczy ta transakcja. W związku z czym już pokazuję Państwu pierwszą trudność, z pozoru bardzo łatwym, bo ktoś powie, co za problem zrobić bazę danych, żeby takie coś było tam zapisane, żeby to było przeszukiwane, żeby dobrze było sortowane, selekcjonowane, żeby można było zadać pytanie złożone, tak, łączone przez koniunkcję, alternatywę, albo jakoś tam jeszcze pośrednio z nawiasami to się robi, tak? Ostatni przykład, ale on będzie bardzo widoczny, małego tekstu, a ten dotyczy jednego wołu, dwóch kozłów, które tam 12 dnia ten wziął od kogoś i oczywiście jest tytuł. Trzy zwierzęta, trzy jedyneczki mamy na krawędzi bocznej. To już żeśmy widzieli i możemy pokazać sobie teksty nieco bardziej skomplikowane. Ja je nazwałem typowymi tekstami. No, takiego stopnia są typowe. Tutaj jest próba transliteracji, może ona nie będzie widoczna. Tekst dotyczy tkanin, ale już widzimy, że jest bardziej rozbudowana treść. Mamy tkaniny podzielone na gatunki i na klasy, tam trzeciej, czwartej klasy. One są określonej wagi, określonej wielkości, te tkanin za każdym razem. I mamy notkę podsumowującą. W tekście sumeryjskim to, co jest najważniejsze, zazwyczaj znajduje się na końcu, w notce podsumowującej. I są to materiały, które zostaną dostarczone do pałacu. Od Lucalla Szurgirimu je otrzymał. No i oczywiście data, która znajduje się zazwyczaj po takiej przerwie, tak? Te wolne linijki, przerwy w tekście nigdy nie są w sumeryjskich dokumentach przypadkowe. To nie tak, że on za dużą tabliczkę zrobił albo za małymi klinami sobie to zapisywał. Podobny tekst też dotyczy tekstyliów, troszeczkę może lepiej zachowany. Przy tym przypadku towarem jest wełna, która jest przeznaczona na tkaniny, bo mamy na przykład 2 2/3 miny wełny na tkaniny nilan czwartej klasy, a potem to jest podsumowane taką notką, że to jest na utkanie. I znowu mamy tutaj akurat malutka przerwa rzeczywiście i mamy datację, to będzie trzeci rok panowania Szusina.
Kolejny tekst podobny, z tą taką dużą luką między zapisem treści, a samą datą roczną danego dokumentu. Data roczna dokumentu, tak jak u nas jest 2015, to u nich jest najważniejsze wydarzenie danego roku. Jeśli w tym roku król coś zrobił, to to wydarzenie będzie zapisywane w dokumencie jako data tego dokumentu. No powiedzmy, to są te teksty średnie. Teksty duże to oczywiście ciekawsze i tu się zaczną te problemy, o których mówię, tak? To jest jeden, znaczy to można próbować przybliżyć, o, tak? I Państwo dopiero widzą pojedyncze kliny, które tutaj są, prawda? To jest akurat duży rachunek rozliczeniowy brygady pracowników za 3 lata, prawda? Tutaj tych pracowników jest, tu mogą Państwo sobie przeczytać, 7444 albo 7444 dniówki pracy pracowników, bo mi się wydaje, że raczej tu chodzi o dniówki. Ale co chciałem Państwu pokazać, to się nie chce w ten sposób przesunąć. O, to jest odwrotna strona tabliczki i tutaj treść naturalna gdzieś się kończy tu, a tu wolna linijka, właściwie pół kolumny wolny, pół kolumny i dopiero zaczynają się podsumowania. To też trzeba jakoś zaznaczyć w bazie danych i to musi być uwzględniane przez narzędzie, które dokonuje przeszukania, bo zapis, który tam jest, będzie kopiował i dublował towar, który jest wyszczególniony, czy towar w tym przypadku roboczodniówki, które są wyszczególnione w tekście, gdzie one są zapisane po raz pierwszy. To jest największy znany mi dokument trzeciej dynastii ZUR. Dzięki CDLi mamy jego zdjęcie, bo do tej pory było tylko bardzo nieporadna autografia publikowana. Ja spróbuję to powiększyć, ale chyba nie ma szans. Mogą sobie Państwo wyobrazić, ile tu jest materiału zapisanego. Ja to właściwie zanotowałem tutaj. To jest znowu jakby rozliczenie grup pracowników z miejscowości Tumma z prowincji Umma. 11 kolumn przedniej strony, 12 kolumn tylnej strony. Średnio po 77 wierszy każda strona, to mi wyszło 1750 linijek tekstu, a linijka tekstu sumeryjskiego odpowiada mniej więcej linijce tłumaczenia w normalnym zapisie. Proszę sobie wyobrazić, jak potężny materiał tutaj jest zapisany. Zatem mamy rekordy, których w ogóle nie ma żadnej pewności, jak długi jest ten rekord, jak jest wielki. Tak? Powiedzmy, w ten sposób jest, to jest jakby dokładniejsze zapisy. Tego jeszcze jeden przykład dużego dokumentu. Dla odmiany jest to rachunek rozliczeniowy URE, nadzorcy pasterzy, owiec, kóz, gdzie spisane są same zwierzęta, spisane są produkty od zwierzęce i to wszystko jest za cały raz, dwa, trzy lata zaprezentowane w jednym dokumencie. Dla nas jest to oczywiście, takiego tekstu nie da się zapisać po prostu, usiąść i go napisać. Pamiętajmy, mamy do czynienia z gliną. Tak, on to musi napisać w ciągu bardzo krótkiego czasu. Więc wyobrażam sobie, i jakby to było postaw między innymi tych wszystkich pomysłów, które później się pojawiły, żeby wykorzystać jakoś liczby, że ten człowiek, żeby spisać ten dokument, musiał mieć serię dokumentów przed nim leżących, tak, które pozwoliły mu dokonać przepisania, bo przecież nie można tego pamiętać, tak? Nie można pamiętać ani tego wiedzieć. Istnieje podejrzenie, że w ogóle powstawały pośrednie dokumenty tylko po to, żeby sporządzić dokument dłuższy. I jeszcze jeden przykład dużego dokumentu. Ale oczywiście to byłoby za łatwo, gdyby był tylko tekst, który znajduje się na samej tabliczce. Bardzo wiele tabliczek, zwłaszcza średnich i małych, nie tych dużych, było kopertowanych. Tutaj mają Państwo przykład, od razu widać, że ten dokument jest jakiś inny, prawda? Mamy przykład dokumentu, który jest zamknięty w glinianej kopercie. Można było glinianą tabliczkę zamknąć w glinianej kopercie, żeby ta glina się ze sobą nie scaliła. Nawet dzisiaj dokonuje się rozdzielenia takich zespołów, powiedzmy. I oczywiście na kopercie też było napisane, bo ktoś, kto się tym dokumentem zajmował, albo go przewoził, z różnych powodów kopertowano te teksty, albo je przewoził, albo coś z nimi robił, musiał wiedzieć, co to jest za dokument. Więc na kopercie zapisywano część treści dokumentu, tę najważniejszą część. Czasami one się uzupełniają i jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. Koperta była zazwyczaj cała pieczętowana. Tu mamy odciski pieczęci, przy czym widoczne są tylko legendy, czyli napis na pieczęci. Zazwyczaj jest to pieczęć osoby odbierającej dany towar. O, tu ładniej może widać, śliczna jest ta pieczęć, prawda, jest legenda, widzimy, o kogo chodzi, no i scena prezentacji, jakiś book i tak dalej. To mi trochę Ahura Mazdę przypomina, ale na pewno to nie jest on. Widzimy taki pękaty woreczek, to jest dokument pewnie taki mały. Tutaj mamy pieczęć odcisniętą na samym dokumencie, to jest sama tabliczka.
Przy czym ona jest w tej orientacji trochę inna, żeby było lepiej widać samą ikonografię tej pieczęci, scena przedstawienia. Zatem mamy treść taką, która nie jest związana z dokumentem, tylko jest to legenda pieczęci. Zazwyczaj legenda pieczęci to jest imię danego człowieka, jaki on miał tytuł, czyim był synem i ewentualnie ojciec, kim był w administracji. Pieczęć mogła być dedykacyjna, czyli jest ta część, o której przed chwilą powiedziałem, oraz druga część jakaś dedykacyjna dla kogo? Na przykład dla namiestnika prowincji, że ten, i wtedy było na końcu dopisane, jest jego wiernym sługą. Albo była pieczęć dedykacyjna dla króla i wtedy wychodziła tytulatura królewska z imieniem królewskim i dopiero potem druga część tej pieczęci w drugiej kolumnie osoby, której ta pieczęć była. Też jeden przykład, bardzo ładnie widać tutaj ten pieczęć. To są teksty z Ummy zapewne. No i teksty zupełnie inne, bo chciałem Państwu pokazać paletę, powiedzmy, tych możliwości, które mamy w przypadku dokumentacji trzeciej ZUR. Mamy na przykład takie coś, co nie jest w ogóle tabliczką, tylko jak się przypuszcza, jest to pewien archaizm, który funkcjonuje na obrzeżu między społecznością, która umie czytać albo pisać i społecznością, która nie umie czytać, pisać. I wtedy, bo to jest rozliczenie 48 wołów, krów i tam i tak dalej, rozliczenie, które było w jakimś stopniu zapisywane poprzez obecność różnych drobnych kamyczków i żwirków w środku czegoś takiego, która liczba tych żwirków, kamyczków zgadzała się z liczbą zapisanych zwierząt, bo ten niepiśmienny pasterz w ten sposób mógł się rozliczyć z kimś, kto umiał czytać i ten go jakby, ale to jest jeszcze, to jest sprawa związana z powstaniem pisma i wtedy takie pośrednie właśnie elementy doprowadziły w ogóle do powstania tabliczek, tak? A teraz jest to taki archaizm, który służy tylko funkcjonowaniu w systemie, gdzie generalnie, powiedzmy, administracja jest piśmienna, osobom, które są niepiśmienne. I to nazywamy kulami, bullami, różnie. Też przykład taki nieokrągły, ale taki trójkątny jakby bulli. Kolejny przykład podobny. To, co tutaj mamy, proszę Państwa, to jest plan aktualnie budowanej świątyni z pomiarami różnych fragmentów, różnych pokojów, bo to są sale rozmaitsze. Tu są, jak ktoś zobaczy, tu są liczby oznaczające wielkość pomieszczenia i tak dalej, i tak dalej. Tekst niezwykły, takowe też oczywiście mieli, a to prostszy plan domu z czasów trzeciej dynastii ZUR, przednia strona tabliczki, tu coś chyba miało być narysowane, albo autor zrezygnował, albo nie było to konieczne, więc jakieś takie. To w ogóle jest potężna sprawa, tabliczka pochodzi, o nie będzie tu widać, widzę, tabliczka znajduje się w Luwrze, pochodzi z Ummy, tu mamy, to w takim razie tylko będzie widać, 19 działek, to są te działki tutaj pojedynczo rozrysowane, na polu Udulusaga, każde pole, taka duża domena jakby agrarna miała swoją nazwę w Sumerze i to jak się sumuje i tu zapisane są powierzchnie tych pól. Nie ma użytkowników, tylko powierzchnie tych pól. Jak się to wszystko sumuje, daje to około 1 km², czyli tam, nie wiem, bardzo dużo metrów kwadratowych w każdym razie to wychodzi. A więc mówię, plan niesamowity i tutaj jest próba dokonana przez autorów Cedylii rozpisania tego na poszczególne działki, jak one tutaj, jak ze sobą graniczyły i tak dalej. To się wszystko zgadza, ale to już naprawdę jest kwestia matematyki i nic nie poradzę. Proszę Państwa, tak wyglądają te teksty gospodarcze, z którymi mamy do czynienia i które trzeba badać. Tak jak Państwo widzieli, jest ich około 80 tysięcy. Tak? Transliteracja, tak, pracujemy na transliteracji. Tak, pracujemy na transliteracji, która jest dokonywana w ciągu kilkudziesięciu lat. Uwaga, język sumeryjski tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie jest w sposób doskonały i do końca pismo odczytane i język zrozumiały. Tak naprawdę mamy do czynienia z postępującą wiedzą na temat języka sumeryjskiego, która co jakiś czas objawia się nową gramatyką itd., itd. Zatem bez złej woli i bez złej intencji, bez żadnych błędów może się okazać, że transliteracja tekstu dokonywanego teraz różni się znacznie od transliteracji tekstu dokonywanej 5, 10, 20, nie daj Boże wcześniej jeszcze. Tak? Tak. Pojawiają się sylabariusze nowe, sumeryjskie, akadyjskie, pojawiają się nowe odczyty. Wiemy, o jaki znak chodzi, ale on ma już zupełnie odczyt inny niż miał do tej pory.
Krótko mówiąc, mówię, bez złej woli, jakby transliteracje różnią się w sposób zasadniczy. Jak nie ma możliwości, żeby wrócić do transliteracji sprzed kilkunastu lat i od nowa je wpisywać. Nie ma chętnych na to, tak? To by trzeba było całe zespoły, powiedzmy, albo młodych badaczy zatrudnić, albo, nie daj Boże, studentów o pomoc prosić, a wtedy nie mam żadnej pewności, że ci biedni studenci nie zrobią jakiegoś błędu też bez złej intencji. To jest pierwsza sprawa, jaka może się pojawić, jest problemem, gdzie wyszukiwarka po prostu nie ma szansy, tak? Najlepsza wyszukiwarka nie ma szansy. Inny problem, który może się pojawić, może być związany po prostu i wyłącznie z samym sumeryjskim pismem, tak? Macie tutaj Państwo przykład pięciu znaków, na szczęście, o, to będzie widać, tak? Mamy przykład pięciu znaków, w których każdy czyta się du i każdego transliteracja będzie du. Przy czym to, że tu jest du jeden, to tylko oznacza, że ten znak najczęściej był używany do zapisu sylaby du. Otóż każdy znak w piśmie sumeryjskim może być użyty jako znak wyraz, albo jako znak sylaba, albo jako znak predeterminatyw, czyli taki znaczek, który tylko określa, co to będzie po nim napisane. Albo jako komplement fonetyczny, czyli taki znaczek, który się pisze po danym znaku, który wskazuje, jak ten należy czytać. Czyli już jakby sam znak może być zastosowany na trzy albo cztery sposoby, prawda? A będzie tym samym zapisanym znakiem. W tym wszystkim jednak, jest, powiedzmy, tych pięć znaków czyta się pięć, 11 znaków, tak? Bo du 11, to znaczy, że mamy 11 znaków, które można przeczytać du. Otóż tu wymyślono jeden ratunek, że jeżeli jest zapisane du tym znakiem, to piszemy tak, indeks, krótko mówiąc, indeks cyfrowy, tak, który znajduje się przy zapisie sylabicznym, wskazuje, z jakim znakiem mamy do czynienia. I to oczywiście znaczy zupełnie co innego, prawda? Bo to jest dawny rysunek nogi i znaczy iść, a to jest dawny rysunek głowy ze znaczeniem ust. Może tego nie widać, ale proszę mi wierzyć, że tak jest. I to jest po prostu jakieś mówić albo coś innego związane, krzyczeć może być i tak dalej. Ale też w drugą stronę. To jest właśnie, to jest ten jeden znak K, o którym mówiłem i on ma, poza tym, że ma ten odczyt du 11, który Państwu przed chwilą pokazywałem, no to on oczywiście znaczy wszystko to, co się Sumero na początku kojarzyło z ustami, bo to jest głowa, ale zaznaczoną tą częścią, czyli usta, tak? Więc z ustami kojarzy się usta, ząb, nos, słowo, krzyk, mówić i parę jeszcze innych znaczeń. Każdy z nich inaczej się wymawia, tak jak i w języku polskim, ale wszystko będzie zapisane znakiem K. Tym samym znakiem. Jak doskoczy do tego komplement fonetyczny im, to ja będę wiedział, że to trzeba czytać inim, ale tak nie. Tak, ale to są problemy jakby badaczy, prawda? I teraz tu mogą być różnice w interpretacji. Zdecydowane różnice w interpretacji. To wszystko odbije się na tym, że mamy różnicę w transliteracji i tracimy kontakt z tym, tak? Mówię, nie ma siły, żeby usiąść i zrobić, powiedzmy, w ciągu jednego roku 80 tysięcy transliteracji tekstów sumeryjskich, tak? Bo jeden z nich liczył 1700 ileś wierszy tekstu, tak? Więc sobie nie damy rady. To jest jakby drugi powód, dla którego prace nad wyszukiwarką, która będzie tą bazą, że tak powiem, się posługiwała, są bardzo, bardzo trudne. Pozostaje kwestia jeszcze stylistyki zapisu każdego z badaczy. Tak? Jeden badacz uważa, że sumeryjskie zdanie jest jednym wielkim słowem i to wszystko łączy myślnikami, inny nie łączy myślnikami i tak dalej. Niektóre znaki daje się odczytać w sposób pewny, inne nie. Wtedy trzeba je zapisać dużymi literami i łączyć kropkami. Powiedzmy, że wyszukiwarki obecne nie mają problemu z tym, żeby pewne znaki sobie ignorować, prawda, jakieś znaki interpunkcyjne ignorować, ale tu jest coś więcej, tak, bo będzie zapis w indeksie górnym, będzie zapis w indeksie dolnym i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co mówiłem, to są nie błędy, ale przecież są błędy w transliteracjach, tak, są błędy. Co jakiś czas ukazuje się na przykład kolacja wydania z roku 54, 2000 tekstów, prawda. Ktoś siedział solidnie w muzeum i brał tabliczkę i sprawdzał, czy autografia i transliteracja danego autora jest dobra. I zazwyczaj się okazuje, że w co drugim tekście jeden, dwa znaki są zmieniane. Tak, to wszystko powoduje,
no, błędów jakby wyszukiwarka nie naprawi, ale okazuje się, że czasami może te błędy pokazać i takie bardzo ewidentne błędy potrafiła będzie nam wskazać i będziemy mogli je naprawić albo ich w następnej kolejności uniknąć. Co zostało wykonane, tak? Bo ja tu narzekam, jakie to jest trudne, jakie to jest niemożliwe i tak dalej. Co zostało wykonane? Ponieważ w jakimś stopniu uczestniczyłem w początkach CDLi, no w takich bardzo dużych początkach w latach 80., tak? Powiem w ten sposób, że CDLi w latach 90. jakby zaczęło się rodzić, ale w latach 80. dzięki kolegom z Lejdy, którzy mieli taką, przyjęli od razu taką usługową rolę dla wszystkich. My będziemy spisywać transliterację tekstów i siedzieli, pisali spokojnie, powoli, rok po roku, po 5 tekstów dziennie, 10 tam była ekipa. Ponieważ ja dorzuciłem ileś tam set swoich tekstów i jakby to zaistniało i tak dalej. W związku z czym jakby nie mamy problemu z tym, żeby korzystać z CDLi jako ichniej bazy transliteracyjnej. Problemu w sensie, nie wiem, jakichś takich no, autorskich czy coś takiego. W związku z czym jest problem następujący. Teraz baza, która została przez nas w 2005 roku zrobiona, między innymi przez panią magister Agatę Powałkę, która też uczestniczyła w tym projekcie i tak naprawdę ona tę bazę danych przygotowywała. To była baza, która opierała się na tekstach, które są w tym roku dostępne. Ponieważ ona była zrobiona na czas, powiedzmy punktowo w tym momencie, jakby teksty podklejone i do tego cała ta struktura bazy danych, nie była otwarta i nie przyjmuje nowych tekstów, prawda? Wręcz zrobiło się tak, że tak naprawdę trudno ją jest teraz używać. W związku z tym wszystko, co ma powstać teraz, powinno powstać we współpracy CDLi, bo nie ma sensu robić czegoś obok, zwłaszcza, że można pomóc w tym, co tam się znajduje. I teraz dwa słowa chciałem powiedzieć właśnie o tej bazie danych, która była dostępna. To było takie menu główne tego wszystkiego. I jak Państwo tutaj widzą, od razu już była próba opracowywania tej bazy danych, bo tu były takie małe, takie powiedzmy podzbiory z tego generowane pod względem jakichś tam już kryteriów zasadniczych przeszukiwania, prawda? No i oczywiście osobno funkcjonowały pary podobnych tekstów, osobno funkcjonowały pieczęcie. Ale to, co potem okazało się, że dla nas ich największym wyzwaniem, tak naprawdę może się okazać najwspanialszym elementem, czy najbardziej wartościowym może elementem całego tego projektu, to był ten sylabariusz. Otóż w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że po prostu trzeba grzecznie do Sumerów i z szacunkiem do nim podejść i robić tak, jak oni robili, czyli nie zamieniać znaków klinowych na nasze odczyty, które generują tyle problemów związanych z tym, co Państwu mówiłem, tylko po prostu, no, też nie można się graficznym posługiwać wzorcem, no bo są takie próby, ale one szanse mają niewielkie. To jest taka niewiarygodna, do tego potrzebna technika, że to właściwie jest poza naszym zasięgiem. Ale można przyjąć na przykład sumeryjski system. Mój Boże, niech ta wyszukiwarka myśli jak Sumer. Sumer napisał znak K, to niech wyszukiwarka szuka znak K, tak? A że zamiast wyszukiwania znaku K, ona znajdzie wszystkie możliwe odczyty znaku K i wszystkie możliwe zastosowania znaku K, ich na przykład będzie 30 kilka, tak? No to już jest problem interpretacji zapisu, który ona odnajdzie, ale ona odnajdzie wszystkie wystąpienia znaku K. I pojawił się element, że ta wyszukiwarka tak naprawdę powinna znać sylabariusz akadyjsko-sumeryjski. No i tu to nie zostało zrealizowane na poziomie tego projektu sylabariusz, dlatego że to było zadanie no, potężne. Tak? Trzeba nauczyć ten wyszukiwarkę, bo to nie jest tylko tak, że dobrze, to ja wszystkie te wartości wpiszę i on tak jakoś to zapisze, nie wiem, prawda? To koledzy wiedzą, że on jak się zapisze K, to on wyszuka te wszystkie inne też, prawda? Bo to jeszcze musi liczyć jakby kontekst tego wszystkiego, tak? W związku z czym wyszło na to, że ten sylabariusz, ta wyszukiwarka tak naprawdę powinna nie tyle jeszcze znać wszystkie odczyty wszystkich znaków, co powinna trochę rozumieć. I właśnie w tym trochę jest największy problem, jak jej podać to, żeby to nie była każdorazowo, ja pamiętam na początku, jak przyszliśmy walczyć, każdorazowo wiedza wpisana jej, prawda? No bo nowy problem, to od nowa wracamy, coś pisemy, coś zmieniamy, to tak nie może być, tak? To musi być jakoś inaczej podane. No i mówię, to był etap pracy na rok 2000, na rok 2005. Tutaj tak mniej więcej wyglądał rekord, tu było miejsce na wpisywanie tego, ale to już jest powiedzmy, zwłaszcza, że to było zbudowane w oparciu o MS SQL Server, tak? To był ten poziom, powiedzmy, oprogramowania, którym żeśmy dysponowali. I w trakcie robienia tej bazy danych, jakby no właściwie ona funkcjonowała na 45 tysiąca tekstów i muszę powiedzieć, że ja z niej praktycznie korzystałem przez dobre 2 lata. Funkcjonowała bardzo dobrze, pozwalała stworzyć pytania,
łączone z czterech etapów, czyli znajdź na przykład teksty, które mówią o owcach X i o owcach Y, a było to, ja nie mówię o tym, co się dodaje z innych pól, że datę dodam, że coś dodam, ale w tekście. Ale na przykład nie mówi o kozłach wcale, tak? A jak nie mówi o kozłach, tak, to mówi i tak dalej. Takie mieszane zapytania. Czyli teraz nie potrafię rozsądnego Państwu przykładu podać tak z głowy, ale proszę mi wierzyć, to znakomicie ułatwiało jakby znalezienie odpowiedzi na wiele pytań. W trakcie przygotowania tego materiału okazało się, że właśnie jest kwestia tej przeszukiwarki, która jakby jest istotna. I drugi pomysł, który tak oczywiście ja bym w życiu na niego nie wpadł, to nie ma takiej możliwości. To na studiach już było wiadomo, że na to nie wpadnę, bo widziałem to po studentach historii i matematyki, których przez chyba 2 lata mieliśmy w takich mieszanych grupach, eksperymentowali troszeczkę. I właśnie, student historii to patrzył, co tu jest zapisane, a student informatyki to się zinteresował fragmentem, jeśli była liczba. Jak nie było liczby, to tak, a to właściwie po co. No i wreszcie profesor Tyszkiewicz powiedział, ale jakby co zrobić, jakby te liczby ze sobą porównać? Stwierdziłem, że... Nie tak było. Dobrze, to oddaję głos, ale ja byłem tak sceptyczny do tego, że dzięki Bogu nie miałem racji. Tak. A ty masz okulary. Dobrze, tu jest myszka. O, to było tak. Ty miałeś dla nas, Marku, wykład o historii Sumeru, po to, żebyśmy my się dowiedzieli, o co chodzi. I pamiętam, to chyba było pod koniec semestru, pokazałeś nam, ja spróbuję powiększyć troszeczkę. Idę. 140. O. Całkiem godziwie wygląda. Marek pokazał nam, to było twoje odkrycie ręczne. Pokazałeś nam dokumenty, które pasują do siebie. Tu są 2 dokumenty, w 2 kolumnach je wpisałem. O. I tu widać, one, tak, tu jest 2 GU4, Niga, to są ładne krowy, tak? Dobrze pamiętam. Pyki tuczone jęczmie. A, coś takiego. Tak? Tu jest imię jakiegoś człowieka. To jest napisane inaczej. Tak? To są te 2 woły, a to imię jest w drugim wierszu, ale generalnie rzecz biorąc ta sama informacja. I tu widać, to się zgadza. To są 2 teksty, które zawierają tę samą treść. Ten z tej kolumny, on jest dużo większy od pozostałych, od tego drugiego. Teraz tutaj kawałek z tego krótkiego jest usunięty. Tak naprawdę to była data, której w tym tekście nie było. Później były jakieś duże fragmenty. Później był następny dokument, który również pasował do kawałka tego prawego. W czym rzecz? Ten prawy to było zestawienie łączne jakichś tam wielu transakcji dokonywanych zwierzętami, a te, które tu pasują po lewej, o, tu widać, tak? Ten... No tu akurat kończą się wspólnie, to znaczy tak to jest. A te 2, ten u góry i ten u dołu, były ich elementami składowymi. To były te, które leżały przed skrybą, który pisał ten prawy. Albo to były identyczne kopie, bo to i to się mogło zdarzyć. Czyli tak sobie to wyobrażamy przynajmniej dzisiaj. Ja pamiętam, co Marek powiedział. Jak porównywał te, powiedział, no zobaczcie, jak te liczby się zgadzają. 77, 2, nie, no to musi być to samo. I wtedy coś mnie tknęło. Tak? Sobie pomyślałem, kurczę, jak te liczby się zgadzają, to ja, tak, co ja wtedy wiedziałem o języku sumeryjskim? Nic. Tak, no, uczciwa odpowiedź. Widziałem dużo znaczków, znałem może z 5, może 10 słów, coś w tym rodzaju. No myślałem sobie, kurczę, ale liczby to ja znam, tak? Więc jak ja zacznę te liczby na tych dokumentach porównywać, to ja jestem w stanie coś zdziałać. Skoro Marek mówi, że popatrzył na te liczby, te 77, tu jest 1, 2, tak, 77, 1, 2, 2, 2, coś, no, wszędzie się zgadza. Tak jest morał generalnie. To kurczę, weźmy komputer, weźmy te teksty, szczęśliwie i tekst, i komputer były, wyciągnijmy z nich liczby, o, to nie jest prosta sprawa, i to robili studenci, i to sporo czasu na to zeszło, i zacznijmy szukać podobieństw między tekstami, patrząc, jak się w nich pokrywają długie sekwencje wyłącznie liczb. W ogóle zignorujmy całą treść, taką merytoryczną, tak? To, co historyk czyta.
Ja nie jestem historykiem, ja nie znam języka, ja czytałem tylko liczby. Tak? Później za światłą radą Marka chyba po jakichś dyskusjach postanowiliśmy ulec pewnemu takiemu historycznemu skrzywieniu i dołączyć do tych liczb jednostki miary. I to się okazało dobrym pomysłem i zaczęliśmy szukać dokumentów, tak? Te liczby z jednostkami miary zostały przez studentów wyciągnięte. Zaczęliśmy szukać tego, które dokumenty, do których w ten sposób pasują. Pamiętam, że Markowi powiedziałem o tym pomyśle, na początku powiedział, że uważa, że w całej bazie znajdę dwa teksty, albo trzy, dokładnie te, które tutaj znalazł. Coś mniej więcej w tym rodzaju. Na szczęście okazało się, że jest ich więcej, było dużo więcej par, albo nawet większych zestawów, które można było ze sobą połączyć, na których te ciągi liczb pasowały do siebie. Tyle, że to, powiedzmy, było, to nie było wszystko. Teraz, jaki był mechanizm tego? No myśmy chcieli, żeby te dokumenty sensownie do siebie pasowały, a sensowne pasowanie wymagało pewnej pracy. I tak naprawdę algorytm, którego użyliśmy, to wcale nie jest algorytm taki najprostszy z możliwych. Jest to tak jakaś mutacja algorytmów, których się używa do porównywania sekwencji DNA. I to mniej działało w ten sposób. Tutaj mamy dwa teksty, które faktycznie ten nasz algorytm potem znalazł. I one dobrze pokazują, co tu się dzieje. To są, o ile dobrze rozumiem, tu chodzi o to, że są to tkaczki, które dostawały wypłaty w zbożu i ich dzieci też. Marku, tak. Potwierdź albo zaprzecz. Nie. Ten paluch. Świecący, tak? Świecący, dobrze. Trzy, to są pracownicy, które jeszcze nie są nazwane tkaczkami. Trzy tkaczki płatne po 30 sila zboża. I te są 84 tkaczki płatne po 40 sila zboża. Ta czwórka w rzęd, to jest rząd dziesiątek, to jest rząd sześćdziesiątek, a to jest rząd jednostek większych, które mają 300 mniejszych jednostek. Też się na tym trochę znali, tak? Tutaj mamy 10 na 1, czyli 9 dzieci płatnych po 20 i tak dalej. Jest taki, generalnie jest to ekipa tkacka, bo tam w dole jest Uszbarmer, to są tkacze. Tu jest podsumowane, o kogo chodzi. Tam są trzy młynarki jeszcze dodane do tego gemeki, ken płatne po 30. Tak? To jest jedna ekipa. Tak. I teraz podobieństwo tych, tak jak było z tym poprzednim dokumentem, tutaj te liczby, które się zgadzają, no tak doskonale, tak, to wskazują na to, że tutaj, czy to pewnie są dokumenty dotyczące albo tego samego wydarzenia, albo tych samych ludzi w różnych momentach, trudno powiedzieć. Dlaczego trudno? Bo dlatego, że te dokumenty są uszkodzone. Tu widać, tu są uszkodzone fragmenty i tak naprawdę transliterator nie był pewien, który to jest wiersz tekstu, bo górna część tabliczki prawdopodobnie była w ogóle odkruszona i nic z niej się nie zachowało. Natomiast tutaj wnętrze, jak widać, ocalało. W tej z kolei góra jest, chociaż też po primach sądząc góra była odłamana. Natomiast tutaj uszkodzone było wnętrze i tu widać, tak, są wycięte fragmenty tekstu, z których nic nie zostało. Natomiast pozostałe ślady daty. No i też na samym dole znowu czegoś brakuje. Teraz mamy dokumenty, które pasują do siebie, ale ten algorytm powinien w pewnym sensie nam podpowiedzieć, czy pomóc obejść się z tymi fragmentami, które są uszkodzone na jednym, a zachowane na drugim. To nie powinno być powodem, tak, bo to tak literalnie rzecz biorąc, teksty się poważnie różnią. A z drugiej strony To powinniśmy traktować, że to jest normalne zjawisko i wręcz cieszyć się z tego, że on przeskoczy nad tą dziurą w porównaniu. No i to właśnie algorytmy do porównywania DNA to mają. One są w stanie ignorować fragmenty, które w jednym kodzie są, w drugim nie ma ich. I kara taka, powiedzmy, liczbowa za to jest stosunkowo niewielka. Tutaj wpisałem na chyba widoczne liczby. Tak? Założyłem, że za zgodność liczb dają 2 punkty, za brak w stosunku do jedną obecną, drugą nieobecną dają minus 2 punkty, czy minus, nie, minus 1 daję, tak? I za pełną niezgodność daję minus 5, bo to niezgodność rzeczy to jest coś innego niż brak. Tak? Brak może być powodem dziury, uszkodzenia, może być skutkiem, przepraszam, dziury albo uszkodzenia, może być też skutkiem na przykład tego, że w jednym dokumencie zostało wprowadzone podsumowanie częściowe, którego w drugim nie ma z jakiegokolwiek bądź powodu.
Co się teraz dzieje? Tu mamy, o, tu są niezgodności. Tu widać, że tu liczby są inne i to znaczy, że najprawdopodobniej albo się transliterator pomylił, albo te dokumenty tak naprawdę dotyczą tej samej grupy ludzi, robiących to samo, natomiast niekoniecznie w tym samym momencie. To może być z innego miesiąca, może być podsumowanie jedno za dłuższy okres, drugie za krótszy, to pewnie Marek mógłby coś więcej powiedzieć. To właśnie chciałem pokazać, że tu nie ma niezgodności, tak? Z punktu widzenia zapisu sumeryjskiego jest zapisane prawie, że to samo. Tak? Szebi zboża tego, myśmy że wskaźnik. Tu mamy 400, czyli 4 tej większej jednostki, 4 razy 300 litrów. A tutaj ktoś zapisał czwórkę, no bo uznał, że no czwórka jest, tak? Po co te zera dopisywać, jak tam nic nie ma, tak? Tam te, w związku z czym to 400 jest tym samym zapisem, co czwórka tutaj. I jednostki gór mamy podane, tutaj jednostka gór jest podana, prawda? Tu tylko dopisano i pewnie tak zapunktowało straszliwie, że to chodzi o miejscowość Agadę. Nie, to ona nie miała znaczenia. Tak, to nie, w związku z czym myślę, że tutaj jeszcze było i przyznam się szczerze, że tutaj 1,2 w żaden sposób nie koreluje mi z tym 1,4. Ktoś się gdzieś pomylił. Natomiast ale to generalnie chodzi o podsumowanie, bo jest to podsumowanie tego całego zboża wypłaconego tych wszystkim pracownicom, które są na górze tutaj napisane. I to można policzyć, no ale tekst uszkodzony, więc nie da się policzyć tak zupełnie z całkowitą pewnością. Więc zapewne się nie zgodzi do końca. Tak. Teraz tak, tu na zielono zaznaczyłem tam, gdzie się liczby zgadzają. Tak? Po 2 za zgodność, ale liczby są 2. Są 3 pracownice i jest po 30 sila zboża. Tak? Wobec czego są po 2 liczby, dałem 4 punkty. Tak? Tutaj jest imię, za które jak patrzę na liczby, to za imię nie daje nic. To jest imię? Nie. Nie. To jest... One pochodzą z miejscowości leżącej na bagnach. Nie, to w ogóle, nie na temat. Dobra, teraz jest podsumowanie częściowe. Ileś tam gór zboża. Zgadza się, 2 punkty za to. O, tutaj jest, że nadzorcą był Gazudarisi. No to za to punktów nie ma, tak? Ale tutaj są znowu 2 liczby. 84 pracownice po 40 sila. 4 punkty, bo 2 liczby. Teraz, tu jest delikatna sprawa. Są 4 punkty, bo liczby są tak naprawdę 2. To oznacza 9, to napisane przez sumera 10 minus 1. Ale to, co pisali studenci, musiało to uwzględnić. To jest jedna liczba, to jest 9. Żeby nie rozróżniać 9 napisanej 9 małymi od 9 napisanej jako 10 minus 1, co dla wygody skryba mógł zrobić. Chodziło o to, żeby sztucznie nie wprowadzać różnic. Więc to są po 2 liczby tak naprawdę, zgadzają się. Tutaj jest liczba, a tu jej nie ma, bo dziura. No to za to minus 1. Tu są 2 liczby, tak? Tu 18, a tu 40. Minus 2, bo tutaj nic nie ma. Oj, przepraszam. Tutaj znowu się zgadza. Tutaj jest niezgodność łącznej liczby, tak? I to za to jest minus 5. Teraz to są te punkty, które się dostaje za zgodność albo niezgodność. Teraz je sumujemy. Tak? Tutaj. Poczynając od zera, przy czym uważamy, że jakbyśmy mieli być poniżej zera, to zawsze uważamy, że zero. Tak, to są rzeczy nie warte uwagi. W związku z tym zaczyna się od 4, rośnie, maleje, bo jest to dziura, znowu rośnie i zaczyna maleć. Tak? Teraz patrzymy na największą liczbę, to jest to 25. Tak? I to jest koniec właśnie tego miejsca, w którym się to dobre porównanie zaczyna. I teraz od niego cofamy się wstecz tak długo, jak jest dodatnio, bo to jest ten fragment, który stworzył tą wyspę zgodności na być może morzu niezgodności. I ten algorytm tak funkcjonuje, że to wykrywa. Tak? I ten szaro, ach, tej szarości tu w ogóle nie widać. Powiedzmy, o, to ja zaznaczę. To był ten zgodny fragment, teraz coś tam widać, który można porównywać. Reszta to są rzeczy nieistotne i odrzucone w pewnym sensie. Teraz, no to, a może tą szarość widać czy nie widać właściwie? Jeśli ona jest odtąd, dotąd, to... Tak miała być. Dobra, przesunę. To są znowu jakieś dokumenty, o których tylko Marek mógłby powiedzieć, czego dotyczą. Znowu, początek i góra. Tutaj właściwie są odrzucone, bo w większości nie mają w ogóle żadnych liczb w sobie. To jest
są jabłka i śliwki. Jabłka i śliwki. Kto by pomyślał? Znowu są dokumenty, tak, które fragmenty się zgadzają. O, tu są jakieś ogromne stada zwierzęce. Pięknie się wszystko zgadza. Tu powiedzmy informacje dodatkowe na dole są mniej istotne. O, to jest, pamiętam, Marek opowiadał, że to jest dokument, na którym widać, że się dzieci rodziły w Sumerze. Tak? Pamiętasz to? Znaczy ja ten zaschaną kotkę powiem na tym przykładzie. Dobrze, to ja może przejdę nad nim do porządku. Marek zaraz go wyciągnie, bo mu się pewnie podobało. A to jak się komuś pomyliły znaki? No tak, widać właśnie, to jest to, co mówiłem, że inna transliteracja wchodzi na odczyt tego samego znaku. To nawet trochę więcej, bo te znaki lulim i znaki szek się troszeczkę od siebie różnią i oznaczają troszkę co innego, tak? Jedno to jest dzik, tak? Dzik. A drugi Knur? Knur, tak, o, w związku z czym, ale znaki są bardzo niewiele od siebie różniące. I teraz do końca nie wiadomo, rzeczywiście tutaj był błąd, ale ewidentnie tu trzeba albo wszędzie dać lulim, albo wszędzie trzeba dać szek barnita, tak? Bo jak przeczytamy teraz resztę tego tekstu, to się przekonamy, że chodzi o to samo, tak? To są te 1, 2, 3, 12, 2, to jest ten sam ciąg liczb. I teraz ludzie, którzy są w to zamieszani, są też podobni. Tutaj Abbaszaga dostał, a tu przekazał. Przekazał, tak, tu oddał. Tak? I to się 30 dnia wszystko dzieje. 30 dnia tego samego, miesiąca, tego samego roku. Więc prawdopodobnie Abbaszaga dostał od kogoś dokument i w ogóle prawdopodobnie nie widział tych zwierząt, tylko wystawił kolejną fakturę, tak? Księgowość, po prostu. Tak? To był księgowy, który siedział sobie w jakimś kantorku i wypisywał te tabliczki jedna za drugą. Tak? Dostawał, czytał, co dostał, wystawiał fakturę, że przekazał następnemu. Tak? Obieg dokumentu, później sobie odebrajcie zwierzątka, czy coś w tym rodzaju. Jak zresztą widać, dołożył coś, przekazując dalej, nie, przepraszam, jak dostał ciut więcej, a przekazał następnemu już tylko co innego. Tak więc, ale esencja, powiedzmy, to główna trzoda była ta sama i tu widać, że te zwierzęta się nie zmieniły. Tak? Prawdopodobnie opis po prostu był błędny ze względu na to, że transliterator się pomylił. Mhm. Zresztą mógł sam Abbaszaga się pomylić. Nie. Myślisz, że nie? Bez takich, tak? Dobrze, wierzyć na słowo. Tak, wierzmy Abbaszadze. Teraz jest jeszcze jedna rzecz, którą nasz algorytm uwzględniał na tym przykładzie, który tutaj na palcach usiłowałem pokazać, tego nie uwzględniłem. Prawdziwych liczb już nawet nie mam specjalnie skąd wydobyć w tej chwili, ale to jest tak, liczby są, niektóre robią większe wrażenie, niektóre robią mniejsze wrażenie. Z tych tutaj jedynka jest bardzo częsta, to widać tych jedynek, to tu jest więcej, tak? Ta dwunastka to robi wrażenie, to jest mniej częsta, w dodatku w sumeryjskim układzie nieokrągła liczba. Tak, dla nich było okrągłe, było 10, 60, 360, co zresztą w jakimś stopniu po nich odziedziczyliśmy i to nadal mamy w czasie albo w stopniach kątów. I teraz chodziło o to, żeby te liczby takie nieokrągłe, nieczęste wyżej premiować. Tak? Jeżeli na obu dokumentach była liczba typu, na którymś przykładzie 727, no to o, ta, tak, ta i ta, te 727, to jest coś znaczącego, tak? To, że jeden się zgadza, to by mnie nie zdziwiło, ale ta liczba coś musi znaczyć, więc punktacja zależała też od częstości liczby i to akurat jest znana teoria matematyczna taka, która do tego służy, żeby te częstości premiować i punkty się obliczało jako minus logarytm z częstości tej liczby w ogóle w całej bazie danych. Im jest rzadsza, tym w związku z tym ta liczba się okazuje większa. No minus logarytm, to nie należy się przerażać. Są liczby, częstości są liczbami poniżej jedynki, więc logarytmy są ujemne, z minusem będą znowu dodatnie. Tak? I to w dodatku im będą bliżej zera te częstości, tym logarytm jest bardziej ujemny, więc z minusem będzie bardziej dodatni, tym więcej punktów. Im rzadszy
rzadsza liczba, tym więcej się punktów dostaje za to, że ona się zgadza na obu dokumentach. W związku z tym nawet dwie albo trzy liczby, ale nieczęste, występujące obok siebie, wystarczały, żeby wywindować taką parę dokumentów bardzo wysoko. Natomiast pojawienie się obok siebie pięciu jedynek na jednym i na drugim nie dawało prawie nic. I szczęście nasze, bo takich dokumentów, na których są długie ciągi jedynek, to jest mnóstwo. I większość z nich nie ma absolutnie nic do czynienia ze sobą nawzajem, wyjąwszy tego, że dokumentowały bardzo częstą ilość jakiegoś towaru. I o, Marek? Chciałem jedną rzecz dodać. Gdybym miał do mikrofonu. Tak, gdyby ręcznie, znaczy ręcznie, jakby posługując się kryterium wyszukiwania tekstowego, te teksty ze sobą porównać, nigdy by do tego nie doszło. Proszę zwrócić uwagę, tu jest ten sam człowiek dostarczający, jego imię Mitharish, zapisane jest Mi-It-Har-Ish, a tu jest inaczej sylabicznie zapisane Mi-It-Har-Ish, tak? I już wyszukiwarka by tego nie znalazła, tak? Chyba, że miałaby jakąś tam dopuszczalną błędy. Teraz osoba odbierająca jest inna. Tu jest Urkununna wziął, a tutaj nasza wziął, tak? A teraz nie wiem, czy ta wyszukiwarka poradziła sobie z tą liczbą. Tu nagle zapisano, zwróć uwagę, zwierzęta są dokładnie takie same i tyle samo ich jest, natomiast tutaj zapisano suchą liczbę podsumowania. Podczas gdy w tym teście, proszę zwrócić uwagę, dano znak szunigin, który oznacza ogółem i powtórzone są zwierzątka. Jak te liczby sobie dodamy, to da nam tę liczbę. Ciekawe, czy tu pewnie padła tak samo ta, tak? Ale mówię, gdyby nie to, że tu zostało to zestawienie, to by nie pomogło. Przez Szunigin, przez podsumowanie tego nie znalazł. I przez zapis tekstowy też bym tego w żaden sposób nie znalazł. No więc, krótko mówiąc, skończyło się tak, że po tych wszystkich... Tak, bo to jest, powiedzmy, przykład tego, co myśmy wyłowili, a tam wyłowiliśmy tych par kilkaset. Wręczyliśmy to Markowi. No i czytał je później cierpliwie, tak, opowiadał nam, co tam się działo. Niektóre powiedział, że bez sensu są połączone, a niektóre były z sensem, jak widać. I tu wyszła chyba też trudność tego podejścia, mianowicie wyobrażam sobie, że jak historyk coś chce zbadać, to sobie stawia jakąś tezę, usiłuje coś uzasadnić, tak, i szuka potwierdzeń albo zaprzeczeń dla tego przypuszczenia. Natomiast tutaj w pewnym sensie to nie jest łowienie ryb na przynętę, kiedy my chcemy złowić konkretną, tylko zapuszczenie gęstej siatki, na której wylatuje wszystko, łącznie z butami. Tak? Część to są buty i można je łatwo oddzielić, ale teraz pytanie jest, jak z tej masy dokumentów dotyczących tak raz tkaczek, raz zwierząt, jak z tego złożyć sens? Jest bardzo trudno. Tak? To jest w pewnym sensie zaproszenie do tego, żeby w ogóle zacząć się zajmować tematem nie wiem czego. Tak? To jest może raczej tak, że dostaliśmy całą pryzmę kawałków puzli i nie wiadomo, czy one w ogóle do siebie pasują, czy w ogóle z nich się da jakieś kawałki złożyć. One wiadomo, że to jest jakaś cząstka, to jest jakaś informacja, tożsamość tych dokumentów ma jakąś wartość, ale z czym to dalej, tak? To był problem i na to ja już nie miałem metody. Jeszcze tylko jeden przykład tych dzieciak podam, skoro już został on wywołany. Jedna rzecz. Pamiętacie Państwo, mówiłem, że na krawędzi tabliczki pisano, prawda? Te liczby. Otóż ten autor tego tekstu na krawędzi tabliczki napisał tę samą liczbę, którą ten umieścił w tekście, ponieważ nie dawał zapisu szuniginowatego. O, taki inny nawyk, powiedzmy, inny nawyk pisarski, skryby. Przepraszam, sekundkę, bo tu akurat numerami tekstów idzie. O, to są te nasze tkaczki. To jest ta sama ekipa tkacka. To jest ta sama ekipa tkacka, przy czym jedna jest zaprezentowana tutaj na 3 miesiące tego samego roku, roku, w którym szaszrum zostało zburzone, a to jest kolejny miesiąc po tych trzech. Czwarty miesiąc, powiedzmy, rzędu. I patrzymy, 18 takich tkaczek tak płatnych i one są tutaj, wykazał ten mechanizm, o którym mówił profesor Tyszkiewicz. I wykazane są tutaj te wszystkie, bo to od najlepiej płatnych do tych najmniej płatnych. Dzieci pracują albo się plączą tam, tak? To jest na tej zasadzie w zależności od wieku dzieci. Najniżej płatne dzieci to są dzieci, które są czasami określane jako dumugaba albo dumuga. Dumugaba to jest dziecko przy piersi, osesek dumuga mleczne dziecko, czyli też, które w ogóle jest dzieckiem, tak? Takim całkowicie malutkim dzieckiem, niemowlaczkiem. Otóż mamy tutaj
tu w tym tekście, które jest tekstem wcześniejszym, mamy 41 takich dzieci, najmniej płatnych. To nie muszą być wszystko te oseski, prawda? Ale to są takie małe dzieci, które w ogóle nic nie robią, tak? Tam do iluś tam lat. I tekst z miesiąca późniejszego podaje nam 43 takich dzieci, a na pewno to jest ta sama ekipa. No i stąd był właśnie pomysł, że pewnie któreś z tych dwóch tkaczek, z tych, powiedzmy, tych tkaczek, które tutaj są, były w ciąży. Prawdopodobnie te kobiety tuż przed porodem, na pewno mniej pracowały, jeśli w ogóle pracowały. Otóż ja widziałbym, że to mogło rodzić te kobiety, które są płatne po 20 sila albo po 30 sila, bo za pełny wymiar czasu pracy dostawała 50 sila, tak? Czyli bardzo dużo, bo mężczyzna dostawał 60, tak? Pracownik fizyczny. Więc wydaje się, że to jest właśnie sygnał tego, że w obręb tej biurokracji, bo Sumerowie znali pojęcie rodzinnego, tak? Kobieta, która rodziła, a zatrudniona była w państwowym przedsiębiorstwie, to ona dostawała więcej na to dziecko. Dziecko tego zboża nie jadło, ale ona coś z tym robiła, z tym zbożem. Mogła go na cokolwiek wymienić, żeby to dziecko dostawało. Zresztą ona chyba też musiała więcej jeść, tak? Więc to jest ten przykład, powiedzmy dość szczególny. Jeśli mi się uda i koledzy pozwolą, to tutaj jeszcze jeden bym przykład może pokazał Państwu, gdzie proszę zwrócić uwagę. Mamy dwa teksty. Jeden jest duży, tak? On się tu ciągnie, tu się kończy. Drugi malutki, taki drobniutki tekstik, prawda? Jednorazowa transakcja. Ale jednorazowa transakcja, gdzie zgadza się wielkość zboża. Tutaj mamy, że to Lugal Zagezi dostarczył to, a tutaj w rachunku umieścił tu Lu Ninszubur. I tu mamy ten sam towar. Przy czym on jest zapisany w dwóch linijkach, tu jest zapisany w jednej linijce. Tutaj natomiast od kogoś innego Lunin Szubur to odebrał, natomiast pośrednikiem był Lugal Zagezi. W tym tekście Lugal Zagezi jest dostawcą, co oznacza, że to jest tekst, pośrednik to jest ten, który odbiera towar i jakby odpowiada za to, że dotrze on do tego ostatecznego odbiorcy. Otóż ten tekst doskonale pokazuje funkcję giri w tekstach gospodarczych. To już nie ma wątpliwości, że on jest takim pośrednikiem, bo tu wystąpił w takiej funkcji, tu wystąpił w takiej funkcji. To tylko tyle. Bardzo proszę. Dobrze, to ja też przedstawię tabliczkę na początek, później będę opowiadał, w jaki sposób ją przetwarzałem. Przy czym w moim wypadku istotą rzeczy było nie przetwarzanie takie, powiedzmy, płytkie, gdzie wyszukujemy jakichś wzorców w tekście, tylko nauczenie komputera, jak rozumieć język sumeryjski. Moim celem było to, żeby komputer zrozumiał fragment języka sumeryjskiego i zrozumiał, co tam zostało napisane. No i popatrzmy, w jaki sposób taki proces można przeprowadzić. Zasadniczo nie jest to coś takiego jakoś bardzo niezwykłego, dlatego że w przetwarzaniu języka naturalnego, czyli takim informatycznym podejściu tekstów pisanych, istnieje część, która się nazywa ekstrakcja informacji i ona polega właśnie na tym, żeby z dużej ilości tekstów pisanych w języku naturalnym wydobywać konkretne informacje, które się wpisuje do bazy danych. Zwykle są to teksty w języku angielskim, no a tutaj mamy z kolei sumeryjski, dlatego też podejście musiało być troszeczkę inne niż takie stosowane zwykle. No dobrze, więc co jest na tabliczce? Otóż patrząc na tą tabliczkę, tutaj mamy jej zdjęcie. Zdjęcie pochodzi z bazy Cedeli, tak jak wszystkie poprzednie. I na początku widzimy tutaj dokładnie pełny opis tej tabliczki. Co jest ciekawe, metadane, czyli informacje o układzie tekstu, o samej tabliczce są wymieszane z danymi, co utrudnia przetwarzanie takiego tekstu. Czyli tutaj mamy numer, identyfikator tabliczki, tu informację, że jest tabliczka. Tutaj stwierdzenie, że mamy przód. Tutaj treść przodu, stwierdzenie, że mamy tył, a tu stwierdzenie, że mamy lewą stronę. I za każdym razem mamy tekst zawarty. I co tu jest powiedziane? Mamy powiedziane, że jest to jedno ciele, a następnie urmes, książę, czy też gubernator. Następnie jedno ciele, dada, syn króla. A następnie jedno ciele, idaa. A potem z tyłu mamy stwierdzenie dzień 23, wolna linia. Mudu, to bodajże jest dostawa. Abbaszaga przyjął. Miesiąc Szekinku, czyli po polsku powiedzmy sierpień. Rok, kiedy arcykapłan Inanny został wyniesiony na urząd. Więc taką mamy tutaj informację na tej tabliczce. I teraz to, co było moim celem, to określić, jaki rodzaj, ustrukturalizować tą informację. Najpierw tak koncepcyjnie, żeby powiedzieć, jakie typy bytów tu występują, a potem opracować algorytm, który te informacje o tych typach bytów, które tutaj występują, wydobędzie i wpisze w odpowiednią bazę danych.
zaraz, tak? Tak. No dobrze, więc jakie mamy typy bytów? No niestety tutaj nie za bardzo widać, co jest na ontologii, na wykresie, natomiast ja to spróbuję opisać. Otóż, do opisywania tego, jakie byty występują w tekstach, czy w ogóle w jakiejś dziedzinie, służą ontologie. W tym wypadku ontologia opisuje nam strukturę informacji zawartą w tekstach, czyli jakie mamy komponenty znaczeniowe, inaczej mówiąc, kategorie obiektów. No i teraz relacje, które wiążą te kategorie, to są relacje bycia częścią albo powiedzmy bycia cechą. I jak tutaj to wygląda? Więc na samej górze najbardziej ogólne, najbardziej takie podstawowe pojęcie, pojęcie znaku. No i teraz znak składa się albo z imienia Boga, albo jest to miasto, czy też powiedzmy ciąg znaków to jest imię Boga, miasto, imię zwierzęcia, typ zwierzęcia albo cyfra. No i później to się zamienia w to, jaki to jest Bóg, powiedzmy następnie powiedzmy mamy jeszcze zawody, mamy informacje o imionach osób, które następnie łączą się wraz z ich narodowościami w informacje o osobach. Osoby mogą być ze sobą powiązane za pomocą relacji filiacji, czyli bycia synem, córką i tak dalej. No i tutaj jak mamy osobę, to tu mamy cały zestaw ról, w jakich ta osoba może być. Może być to dostawca, odbiorca, pośrednik, no i kilka innych ról. No i teraz następny poziom ontologii to jest poziom czegoś, co nazywam transakcją. Transakcja składa się z obiektu, który jest przedmiotem transakcji, na przykład zwierzęcia, wraz z ilością tego obiektu, na przykład 5 zwierząt, czy też jedno zwierzę. Oprócz tego transakcja posiada zestaw ludzi w nią zaangażowanych, czyli na przykład odbiorcę i nadawcę i dostawcę. Do tego jeszcze odbywa się w jakimś czasie, który jest wyrażony przez dzień, miesiąc i rok. No i teraz dokument to jest sekwencja transakcji. Więc to jest sposób, w jaki ja interpretuję tabliczki. No i teraz cały cel polega na tym, żeby komputer też zauważył taką strukturę i ją opisał w odpowiedniej tabelce. Dobrze, i teraz jak wygląda taka tabelka? Otóż tutaj mamy tabelkę, która opisuje nam transakcję. Więc mamy liczbę zwierząt, nazwę zwierzęcia, potem mamy informacje o tym, kto jest dostawcą, czyli jak się nazywał, jaki miał zawód, jaką miał filiację. A następnie mamy informacje o tym, kto był odbiorcą. I tutaj mamy dokładnie zapisaną tą treść tabliczki, tym razem już w formie tabelki. Dlaczego tabelka jest przydatna? Otóż komputery bardzo lubią dane, które są w tabelkach, bo można wygodnie je wyszukiwać, można je sortować, przetwarzać i wydobywać wiele ciekawych informacji z nich. Więc w taki sposób widzimy, jaki jest cel. No i pytanie teraz, co zrobić, żeby ten cel osiągnąć? Czyli żeby nie przepisywać informacji z tabliczek do tabelek ręcznie, tylko żeby zrobił to komputer za nas. No i w tym celu będziemy przetwarzać tekst za pomocą gramatyk formalnych. Na początek popatrzymy sobie na składnię tych tekstów. Otóż okazuje się, że w tekstach gospodarczych niemal wszystkie słowa to są rzeczowniki i liczebniki. Co więcej, nie występują praktycznie tak zwane afiksy deklinacyjne i słowotwórcze, czyli to nie jest jakieś zdanie gramatyczne, tylko to jest po prostu sekwencja słów. Co więcej, okazuje się, że język sumeryjskich tekstów gospodarczych jest to język regularny. Co to są języki regularne? To jest tak, że mamy, że Chomsky wymyślił kilka klas języków, no i język regularny jest taka najwęższa, mniejsza powiedzmy od klasy języków bezkontekstowych. Języki bezkontekstowe są najczęściej języki programowania i węższa od języków naturalnych, które są szerszą klasą, zazwyczaj się to uważa za języki tak zwane umiarkowanie kontekstowe. No dobrze, więc wiemy to. No i teraz jeszcze możemy z punktu widzenia składni języka naturalnego, jakim jest język sumeryjski, dokument gospodarczy z pojedynczym znakiem, pojedynczym zdaniem w szyku object, subject, verb, czyli mamy bardzo rozbudowane dopełnienie, następnie jakiś krótki podmiot wskazujący najczęściej odbiorcę i czasownik, który mówi, że coś zostało wzięte. A teraz jakbyśmy mieli takie proste pokwitowanie i zapisali je w kontekście pojęć, które tam występują, to będzie to wyglądać tak. Mamy sekwencję liczba zwierzę, która występuje jeden lub więcej raz. Następnie stwierdzenie, kto to, następnie wskazany jest człowiek. Taka sekwencja występuje jeden lub więcej raz. Następnie występuje dzień, odbiorca, miesiąc, rok i podsumowanie. Czyli widać, że ten tekst ma konkretną kolejność. Jak jesteśmy w stanie rozpoznać tą kolejność, możemy przyporządkować poszczególne fragmenty tekstu do pojęć
paleontologii. Jak mamy bardziej skomplikowany tekst, na przykład miesięczne zestawienie, to tutaj początek jest taki sam, ale potem pojawia się jeszcze podsumowanie i dzień i teraz mamy listę tego typu rzeczy. Czyli tutaj widać, że, to jest, że miesięczny tekst to jest lista tekstów dziennych. No i dalej mamy Schulagab, czyli takie większe podsumowanie i następnie informacje o odbiorcy, miesiącu i roku. Więc tak wygląda składnia tych tekstów. Widać, że ona jest dosyć regularna. Oczywiście to jest pierwsze przybliżenie, bo w praktyce jest to bardziej skomplikowane. Natomiast daje to pewne wyobrażenie, że tutaj rzeczywiście można wskazać, co gdzie jest na tabliczce. No dobrze, to teraz, żeby wskazać, potrzebne jest jakieś narzędzie do wskazywania i do tego służą gramatyki. No i teraz reguły gramatyczne u mnie mają taką postać, że jak mamy jakiś symbol gramatyki, to on się przemienia na sekwencję jakichś innych symboli albo na jedno lub więcej powtórzeń jakiegoś symbolu. No i tutaj mamy przykład tej gramatyki, czyli że mamy napis urmes, on jest interpretowany jako imię. Następnie jak mamy imię i zawód, no to to jest interpretowane jako taki symbol. Jak również samo imię i sam zawód też będzie takim symbolem. A potem podobnie jak mamy liczbę i zwierzę, no to to nam tworzy symbol, który je łączy, a następnie jedno lub więcej powtórzeń takiego symbolu daje nam listę zwierząt i ich numerów. I tą metodą jesteśmy w stanie sprowadzić cały tekst do pojedynczego symbolu. To nam pozwala na razie rozpoznawać teksty. Tutaj jeszcze taka uwaga, że w językach naturalnych przy ich przetwarzaniu składniowym występuje niejednoznaczność, czyli można takie, dla jednego zdania można przyjąć wiele różnych drzew rozbioru składniowego. Tabliczki sumeryjskie nie są tutaj wyjątkiem i co więcej ta niejednoznaczność jest większa dlatego, że my nie mamy podziału na słowa danego, więc nawet możemy sobie dzielić, łączyć znaki w słowa na różne sposoby, co zwiększa nam niejednoznaczność. No i to powoduje, że zamiast mówić o drzewie rozbioru składniowego, ja tworzę graf rozbioru składniowego, czyli taką strukturę, która w zwarty sposób reprezentuje jednocześnie wszystkie możliwe drzewa rozbioru składniowego. To jest też stosowane przy algorytmach do przetwarzania języka naturalnego. No dobrze. No i teraz przechodzimy do tego, co jest ważne, żeby wyjść poza samo stwierdzenie, że tabliczka jest napisana po sumeryjsku, czyli rozpoznać przynależność do języka, a mianowicie do semantyki. Otóż semantyka formalnie przy przetwarzaniu języka to jest tworzenie napisu w jakimś języku formalnym, który wyraża treść tekstu, który czytamy. W naszym wypadku możemy sobie wyobrazić, że ta semantyka to są fragmenty tabelki. Że my czytając tekst piszemy takie małe tabelki i im większy fragment tekstu przeczytamy, tym większą część tabelki otrzymujemy. No dobrze, i to jest robione tak, że z każdym symbolem gramatyki skojarzona jest wartość semantyczna, czyli właśnie taka formuła, która opisuje, w jaki sposób fragment tekstu należy wpisać do tabeli. No i teraz niestety te dane są niejednoznaczne, w szczególności jak dokument jest uszkodzony, to możliwych interpretacji jest bardzo dużo. No i trzeba to też w jakiś sposób zwarty zapisać. No i dlatego te formuły nie są tworzone tak bezpośrednio, że ja biorę fragmenty i składam je w całość, tylko one są tworzone jako struktura dowiązaniowa. To znaczy, że wiemy, że mam fragment tabelki, który składa się z mniejszych fragmentów, nie mówię których, tylko wskazuję, gdzie mogę je znaleźć. No i to wygląda w sposób dosyć skomplikowany. Tutaj mamy przykład. Tutaj mamy przykładowo zwierzę, a tu stwierdzenie, że jest to zwierzę, że jest ono opisane przez dany fragment tekstu i że treść tego fragmentu tekstu to jest ciele. Tu z kolei mamy numer, tutaj mamy interpretację semantyczną tego numeru, a tutaj mamy powiedzmy stwierdzenie, że mamy taką małą transakcję, w której wiemy tylko o tym, że bierze w niej udział liczba i zwierzę. I jest odsyłacz, gdzie jest opis ich. No i tą metodą można wypełniać automatycznie tabelkę, która opisuje poszczególne transakcje. No dobrze, to teraz do czego to się może przydać? Otóż zasadniczo ja tutaj podałem trochę więcej zastosowań, więc na razie te pierwsze trzy sobie zostawimy. Co się dzieje dalej? Tutaj po pierwsze, możemy automatycznie odnajdywać zależności występujące w tekstach bez wstępnego zakładania, jakie zależności są poszukiwane. Po prostu mając już tekst informację przetłumaczoną z tekstu ciągłego do transakcji, możemy porównywać te transakcje i patrzeć, czy coś ciekawego widzimy. To jest jedno. Druga rzecz, możemy tworzyć podsumowania i statystyki. Na przykład podsumowywać miesięczną działalność urzędników sumeryjskich. Możemy też
porównywać teksty, czy są podobne, czy nie. Możemy sprawdzać, jakiego procentu tekstów nam brakuje. Dzięki temu, że będziemy porównywać teksty. No i teraz tak, możemy też stworzyć model gospodarki sumeryjskiej. Otóż w momencie, w którym mamy taką tabelkę, w której wiemy, kto komu co kiedy dał, to możemy sobie wyobrazić, że przy pełnych danych, jakbyśmy mieli wszystkie tabliczki, byśmy dokładnie opisali, kiedy które zwierzę w sumerze zostało komu przekazane. Czyli byśmy opisali dokładnie przepływ zwierząt hodowlanych w starożytnym sumerze. Jakby do tego dodać jeszcze pozostałe dziedziny życia gospodarczego, to mielibyśmy dokładny obraz gospodarki sumeryjskiej. Przy czym to już nie obraz zapisany słowami, tylko obraz, który jest dostępny dla komputera. Obraz, który możemy automatycznie przetworzyć i na przykład spróbować wykonać, zrobić animację, w której te zwierzęta sobie podróżują między poszczególnymi osobami. Czy też obraz, który możemy zbadać w jakichś konkretnych celach badawczych, historycznych. Dobrze, co nam taki model jeszcze daje? Otóż taki model pomoże w badaniach prozopograficznych, czyli ustalaniu tożsamości osobowej urzędników sumeryjskich oraz w klasyfikowaniu typów dokumentów generowanych przez administrację sumeryjską. Można tutaj łatwo rozpoznać, z jakimi rodzajami dokumentów mamy do czynienia. No dobrze, i teraz mamy tutaj przykład takiego modelu i tu będzie zastosowanie bardzo podobne do tego, o którym mówili moi koledzy, mianowicie o znajdowanie tekstów, które mówią o tym samym. Tylko ja nie szukam tekstów, które mają podobną sekwencję liczb, ja szukam transakcji, które są opisane na dwóch tekstach. I teraz, żeby stwierdzić, że dwa teksty dotyczą tego samego, wystarczy mi jedna transakcja. Dlatego, że jeżeli wiem, że konkretnego dnia, który jest tutaj podany, ta sama osoba dała drugiej osobie dokładnie tę samą liczbę zwierząt, no to jest jasne, że mamy do czynienia z dwoma opisami tego samego zdarzenia. Tą metodą można znajdować tabliczki, które kopiują informacje, to znaczy właśnie tą sytuację, kiedy z krótkich tabliczek informacja jest przepisywana na długie. No i tutaj mamy listę transakcji, gdzie znajdują się właśnie takie pasujące do siebie transakcje. Tutaj mamy pojedyncze pasujące, tutaj mamy parę pasującą, tutaj znowu pojedyncze, a tutaj cztery transakcje są dopasowane. I widać, że w opisie zwierząt występują pewne różnice. Tutaj jest na przykład napisane U8 alum, a tu jest napisane U8 alum masz 2. Więc na pewną niedokładność też można sobie pozwolić. Tu z kolei jest udu alum, a tutaj jest udu alum udu. Tu z kolei udu jest zamienione na masz 2. Masz 2 to jest bodajże kozioł, a udu? Owca. A udu to owca. Dobrze, i teraz zobaczmy, jak wyglądają te tabliczki. Widać, że tutaj jest jedna duża tabliczka i te małe tabliczki stanowią fragmenty tej dużej. Tutaj jest jedna mała i to, co odpowiada dużej tabliczce w tej małej. Tutaj następny fragment i mała tabliczka, która do tego pasuje. No i okazuje się, że tutaj mamy informacje o całej masie innych transakcji, które miały miejsce w międzyczasie. Możemy się domyślać, że właśnie dla każdej pojedynczej czy po dwóch linijek tego tekstu powinna nam wystąpić mała tabliczka, która opisuje to, co się wydarzyło każdego dnia. Więc tą metodą możemy się domyślać, jaki procent małych tabliczek mamy w bazie. No dobrze, to czyli tu mamy kolejną metodę znajdowania powiązanych tekstów. Teraz tak, może jeszcze wrócę do tych wcześniejszych zastosowań, więc tutaj jeszcze, co jeszcze można zrobić? Otóż wspomniane zostało, że jak wyszukujemy teksty, to możemy, to trzeba wrócić do tego, jaki był, jak się nazywa znak, bowiem znak może być odczytany na różne sposoby. I to już nie jest związane z tym głębokim przetwarzaniem, które teraz robiłem. Natomiast ja też w ramach projektów zrobiłem taką wyszukiwarkę, która była w stanie wyszukiwać właśnie teksty niezależnie od transliteracji. Polegało to na tym, że ściągnąłem sylabariusz z internetu, korzystając bodajże ze sylabariusza udostępnianego przez słownik stworzony przez Uniwersytet w Pensylwanii i za pomocą tego sylabariusza tłumaczyłem teksty z powrotem na nazwy klinów. I dzięki temu rzeczywiście byłem w stanie wydobyć różne sposoby zapisania tego samego.
Ta wyszukiwarka przez jakiś czas działała, nawet kilka osób z niej korzystało. Niestety w wyniku tego, że nasz projekt niejako skończył się, już nikt nie utrzymywał tego systemu i aktualnie nie ma serwera, na którym to by to swego czasu było, w związku z tym to już nie istnieje. No, poza tym nie było też komu uzupełniać danych, a tak jak to Marek wspomniał, niestety tutaj trzeba cały czas pracować. Cały czas dodawać nowe teksty, żeby tego typu narzędzia były aktualne. I to w ogóle jest taka ogólna rzecz, że w momencie, w którym się tworzy jakieś dzieło naukowe w postaci oprogramowania, to żeby ono istniało, to cały czas trzeba je utrzymywać, czyli muszą być cały czas ludzie, którzy nad tym pracują i cały czas muszą być nowe projekty z tym związane. I to jest, myślę, taki główny problem przy tworzeniu cyfrowych zasobów dla humanistów i w ogóle takich cyfrowych zasobów, że to nie jest pojedynczy projekt, tylko to jest ciągły proces. Dobrze, dziękuję. Mam kilka czasu jeszcze. Tylko właśnie chciałem to wrócić do tego, co... Więc właściwie obecnie funkcjonująca ta platforma CDLi jest chyba największa, najwspanialsza i właściwie nie tylko można jej pomagać i to jest celem właściwie. To powinno być zadaniem ekipy, która teraz by na przykład się zawiązywała i chciała to wszystko prowadzić. Akurat ta twoja, Wojtku, wyszukiwarka tutaj jest jako podłączony projekt cały czas, natomiast ona nie startuje na całości bazy danych, no bo mówię, to jest drugie tyle tekstów przez te kilka lat zostało powiązanych. CDLi jest to przedsięwzięcie międzynarodowe, potężne, do którego, że tak powiem, na stałe współpracuje kilka uniwersytetów i innych jednostek i tak naprawdę wszyscy teraz starają się z nią współpracować, czyli jeżeli wychodzi publikacja kilkuset, kilku tysięcy tekstów, to formę elektroniczną gotowej transliteracji przekazuje się do CDLi, w związku z czym jakby tu będzie zawsze ta baza ciągle uaktualniana, w związku z czym narzędzia, które powstają, powinny być po prostu kompatybilne z CDLi. To jest, jak dla mnie, sposób zastosowania transliteracji jest okropny, ale powiedzmy dla komputera może nie, tak, no bo on tego dish w nawiasie niego nie denerwuje i mnie to denerwuje. Ale problem polega na tym, że w tych narzędziach, które zrobiłem screen, więc jakby tego nie wiedziałem, czy to jest internet. Tutaj w tych narzędziach jest również ta wyszukiwarka. Jest również ta, ona tutaj w skrócie jest pokazana, ale wyszukiwarka działa doskonale na te kilkanaście, oni przejęli ten mechanizm jakby, że każdy metatekst, tak jak mówię, że każda informacja o tekście, ona świetnie funkcjonuje pod tym względem, pozwala dodawać do siebie te elementy. Natomiast jeśli chodzi o wyszukiwanie tekstowe, ona jest na poziomie zwykłej, mniej więcej zwykłej wyszukiwarki wordowskiej, naprawdę. W związku z czym jest zupełnie bezradna. Wpisywane transliteracje w CDLi są już normalizowane. To jest zespół, który jakby o to dba. Natomiast ona uniemożliwia, ta wyszukiwarka, zadanie najprostszego pytania złożonego. Nie, poszukuje argumentu, który dokładnie wpisuje, jak ma on wyglądać. Ja oczywiście podglądam, jaki jest mechanizm transliteracyjny w CDLi i takie pytanie zadam, tak? Natomiast nie zrobi tego, co chociażby robiła wyszukiwarka, o której doktor Jaworski przed chwilą mówił właśnie. Więc mi się wydaje, że tutaj jakby sporządzenie, a oni są bardzo otwarci i chętni, tak, do tej współpracy. Sporządzenie narzędzia, które by, co do którego spore doświadczenie w naszym zespole już mieliśmy, które byłoby podłączone jako wyszukiwarka, byłoby jakby, no, moim zdaniem, spożytkiem jakby globalnym, tak, w ten sposób. Jak wygląda sam tekst w takim CDLi? Ano w ten sposób tak wygląda rekord. Może troszkę powiększymy. To jest te dane o tekście, jaka to jest kolekcja, gdzie publikowane i tak dalej, i tak dalej. Zdjęcie tabliczki, co dla nas jest teraz bezcenne, no bo mamy możliwość obejrzenia tego. No jest ta transliteracja, która tutaj jest. Osoby, które ostatnio pracowały nad tym tekstem. Każdy może w CDLi pracować, żeby wpisać własne teksty, dokonać korekty transliteracji i tak dalej, i tak dalej. Wtedy będzie tutaj na niebieskie odnotowany. Także jakby to wszystko, co się ewentualnie będzie robiło w jakimś takim nowym zespole, to powinno być kompatybilne z CDLi i wtedy będzie naprawdę z wielkim pożytkiem. Dziękuję. Wiodącym są dwa ośrodki, Maxa Plancka Uniwersytet i Uniwersytet Kalifornijski. Tak? To są dwa ośrodki wiodące tego projektu, natomiast tak naprawdę zaangażowani są w to prawie wszyscy. Może ja tylko zostawię jeszcze tę stronę startową. O.
I tutaj co jakiś czas, tak, powiedzmy co kilka miesięcy, bo oni jeżdżą ekipami po całym świecie, po wszystkich kolekcjach, tutaj mamy akurat dodano kolekcję z Princeton, prawda, najnowsza kolekcja dodana i wtedy mamy wszystkie tabliczki sfotografowane bez transliteracji, bo nie ma komu teraz się tych transliteracji robić i są po prostu w ten sposób opisane są tymi wszystkimi danymi pomocniczymi, czyli jaki ma numer, znaczy dostają święty numer od cedeli, przy czym święty numer w cedeli już nie jest święty, bo są teraz numery zaczynające się od Q, czyli są to takie teksty, takie numery skoordynowane, kilka wersji danego tekstu. Tu nie są tylko teksty nowosumeryjskie, to są teksty literackie też, właściwie wszystkie teksty klinowe. Tak. Dobrze, dziękuję. A jeżeli ktoś chce na przykład skorygować czy coś wprowadzić, to... Podaje swoje dane kontaktowe, podaje swoje dane kontaktowe i dostaje, że tak powiem, zgodę na dokonanie transliteracji. I na razie nie ma takiego interfejsu, żeby można było bezpośrednio transkrypcję robić. Znaczy tam nie może sobie każdy robić tej transliteracji, tak? On musi dostać. To są projekty różnego rodzaju, angielskie zwłaszcza, które polegają na tym, że istnieją takie interfejsy, transkryptoria, które umożliwiają publiczności po prostu całego świata zainteresowanym ludziom robić takie transkrypcje, które potem przechodzą przez... Tak. Że tak powiem, kontrolę osób znających się i robiących to, że tak powiem, zawodowo. I w ten sposób błyskawicznie taka osoba orientuje się, czy transkryptor jest poważnym, że tak powiem, uczestnikiem. I w ten sposób, i to jest, wydaje mi się, przyszłość dla tego typu właśnie platform, gdzie znajduje się dużo zdjęć. I przyszłość... Zdjęcia te są tak dobrej jakości przy zrobieniu autoformatowania, które wyostrza ostrość, to znaczy traci się barwę autentyczną tej tabliczki, ale wyostrza się jakby wgłębienia, tak? Czyli czyta się te kliny. Praktycznie jest to lepsze od rysowanej autografii, która była podstawą publikacji. Ja tutaj zaznaczam, to jest taka baza współpracująca z CDLi, baza danych zrobiona przez zespół Moliny Martosa z Barcelony i Madrytu, hiszpańska baza danych, właśnie tekstów nowosumeryjskich, która przejęła na siebie to, co kiedyś było zaczynem cedeli, tak? Bo cedeli rozrosło się już, bo obejmuje teksty ze wszystkich epok, tak? Ze wszystkich epok i teksty najrozmaitsze, nie tylko nowosumeryjskie teksty gospodarcze. Ale mówię, tu jeżeli powstaje zespół, który coś robi, na pewno znajdzie miejsce swoje tutaj, tak? Dziękuję panu bardzo. Nie wiem, może pytania są. Na pewno będą pytania, więc proszę bardzo. Wszyscy siedzimy. Tak. Ja mam takie jedno pytanie. Na podstawie tych tekstów, czy panowie się dowiedzieliście o tej gospodarce sumeryjskiej? Ile czasu mamy do odpowiedzi? Tam jakieś faktycznie próbowaliście znaleźć jakieś zależności pomiędzy, znaczy zobaczyć, jak się ta gospodarka, kiedy, jak rozwijała, czy tam widać jakieś mechanizmy, jakieś potwierdzenia, jakichś teorii ekonomicznych. To też może być bardzo ciekawe. Znaczy tak, mówię, mamy kilka archiwów. Dla każdego archiwum z około 20 tysięcy tekstów, a to może tego nie dopowiedziałem, teksty pochodzą mniej więcej z 35 lat. Tak naprawdę zatem dostajemy bardzo dokładne informacje o mniej więcej tym samym pokoleniu, czy może dwóch pokoleniach o siebie nachodzących. Więc mówimy, tak, jest niewiarygodnie drobiazgowa możliwość wyciągnięcia informacji i statystycznych badań prowadzonych wiarygodnych. Teraz idę do tego pytania. Co na przykład można takiego szczególnego znaleźć? Na przykład profesor Torugomi, badając archiwum ZUR, to archiwum gospodarcze centralne, archiwum ZUR jest trochę inaczej datowane. Ono jest datowane na okres panowania, również zawiera teksty z okresu panowania Ibisuena, ostatniego władcy trzeciej dynastii ZUR. Otóż mi wiemy, państwo wtedy upadało, tak? Z danych historycznych wiemy, jak tracono terytoria, jak szybko to państwo, powiedzmy, się rozleciało. Natomiast analiza tekstów gospodarczych, zawartych tam informacji o ilości przekazywanego zboża, o zmniejszających się stawkach dziennych, pierwsze. Drugie, o galopującej wprost inflacji, czyli o cenie innych artykułów porównywanych do zboża i cenie tegoż samego zboża podawanej w srebrze, gdzie to jest inflacja sięgająca 40-krotności
nie 40% czterokrotności. I to są te lata, kiedy państwo zupełnie pada, nie ma żadnych napływających, powiedzmy, nie tyle podatków, co środków żywnościowych z prowincji. Miasto głoduje. To się da wyczytać z tekstów gospodarczych. Tak? Przede wszystkim daje się wyczytać mechanizm zupełnie niesamowity, który chyba najpełniej, bardzo wielu badaczy go opisało, że nie będę tutaj przywoływał badaczy. Mechanizm Bala na przykład. Bala po sumeryjsku znaczy rotacja, zmiana. Ale to oznaczało, że na przykład to była rotacja między prowincjami. Nie było systemu podatkowego. Państwo musiało się z czegoś utrzymywać. Wojsko, dwór i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Całą politykę się prowadziło ze środków tak zwanych państwowych. Było bardzo niewiele królewszczyzn, czyli majątków królewskich, których cały dochód służył temu. Otóż wypracowano mechanizm Bala, czyli mechanizm, w którym każdego miesiąca, z założeniu w teorii, każdego miesiąca jedna prowincja ponosiła koszty utrzymywania państwa. Tak? Jak była to, z tym, że jak była to prowincja duża, typu Gir-Sulagasz, najbogatsza prowincja, to zawsze tam trzy razy w ciągu roku to Gir-Sulagasz, to Bala spełniało. Jeżeli była mniejsza, no to raz, a jak była taka malutka, jak później duży Babilon, to na przykład trzy miasta prowincjonalne, czy trzy małe prowincje na jedno Bala jednomiesięcznie się składało. Otóż Bala było również systemem wymiany towarów między prowincjami, ale kontrolowaną przez administrację centralną. Ośrodek w Puszczyzdagan, o którym mówiłem, że właśnie Wojtek na podstawie, tak, Wojtek na podstawie tego właśnie telegrafu, to chodziło o pewien zbiór tekstów z Puszczyzdagan, to wychodziło na to, że właściwie te zwierzęta, jakby tak traktować dosłownie, co tam jest zapisane, to stratowałyby ten sumę, bo bez przerwy gdzieś były te zwierzęta przerzucane, a tam prowadzono tylko księgowość. To profesor Steinkeller, Piotr Steinkeller z Harvardu, jakby pierwszy stwierdził, mamy do czynienia z księgowością, a nie z rzeczywistym przerzucaniem zwierząt na tak długi obszar. Ale wracamy jeszcze do tego systemu Bala. Otóż system Bala wchłaniał też podatki, kontrybucje, wpływy wojenne, czyli łupy, które przychodziły z terenu Mada. Tej mapy dziś tutaj nie pokazałem. Państwo III dynastii Zur składało się z takich trzech stref. To centrum, to państwo widzieli, potem od północy i wschodu i południowego wschodu taka była czasza otaczająca to terenu Mada, czyli terenów podatkowych, czyli tych pokonanych, podbitych, gdzie prowadzono osadnictwo wojskowe i skąd ściągano właśnie kontrybucje. I trzecia strefa, jeszcze szersza, też w tym samym kierunku na wschód się rozszerzająca, strefa państw buforowych. Otóż z tej strefy Mada ściągano naprawdę już fizycznie ogromne ilości zwierząt, ogromne liczby zwierząt i one były jakby rozrzucane pomiędzy te strefy, pomiędzy te prowincje. I to szło w ramach Bala. Jeśli prowincja spełniała Bala, to dostawała, to nie było nic za darmo, że te prowincje były tak wykorzystywane. One dostawały na przykład porcje zwierząt, które wchłaniały do swoich stad, prawda? To Bala również służyło wymianie między prowincjami. To już przecież nikogo zasadza. Przecież jeżeli mamy koncentrację prac przy kanale irygacyjnym, to nie pracują tylko pracownicy stąd. Czasami trzeba przerzucić siły pracownicze z jednej prowincji do drugiej prowincji. I to teksty, które mówiły o tym, że dany towar, ta prowincja w tym miesiącu przeznacza na to Bala, że ono jest rozliczane w tym systemie Bala, miały czasami, bardzo często, zamiast daty miesięcznej zapisane Bala. Była data roczna, ale zamiast iti, tam miesiąc jakiś taki, z kalendarza lokalnego, było Bala, Szabala. Jest to w ramach Bala. Przecież każdy wiedział, że w tym miesiącu, w tym roku ten system, to Bala wypełnia prowincję, na przykład Umma, tak, na tej zasadzie. To taki szczegół, bo nie da się powiedzieć o innych tych takich. Znaczy, ja jeszcze mogę dodać jedną ciekawostkę. Mianowicie dokumenty sumeryjskie mają daty roczne. One są pisane, jak widzieliśmy, słowami. Ale można datę napisać krótko. Na przykład rok, kiedy mur zbudowano. A można napisać długo. Rok, kiedy Szulgi, mąż potężny, pan cztery stron świata, mur zbudował. I to ma znaczenie. Przykładowo był taki arcykapłan, czy może kapłan, który podpisał dwa dokumenty. Oba dotyczyły zboża za ten sam okres czasu. Przy czym na jednym było tego zboża mniej, na drugim było więcej. Na jednym data była tak. Na jednym data była prosta, na drugim data była bardzo długa. I wygląda na to, że mamy do czynienia z korupcją. To znaczy kapłan został przyłapany na korupcji i zmuszony do tego, żeby napisać poprawioną wersję dokumentu, która będzie zawierać więcej zboża, czyli oddać to, co przeznaczył, powiedzmy, na swoje cele, a nie do celów publicznych.
No i żeby tutaj się jakby tutaj uzyskać łaskawość, to zamiast napisać zwykłą datę, napisał datę ze wszystkimi przydomkami króla, żeby tutaj licząc na łaskawe spojrzenie. Podobnie za czasu panowania Ibisuena, kiedy już państwo upadało, też im gorsza sytuacja państwowa, tym dłuższe opisy dat. Tym król jest ważniejszy. Tym większą część tabliczki zawiera właśnie to, jak ważny jest król, co jest wyrażone w określeniu rocznym. Może tak, im bardziej ubywało mu realnej władzy, tym bardziej przybywało tytułów na tabliczce. Jeśli można, bo tak byłem zaskoczony szerokością tego pytania, więc coś jeszcze innego, myślę, że to może być ciekawe. Tak, co wiemy na pewno tak, o tym społeczeństwie, że w tym gospodarstwie, że to nie jest tak, że to wszystkie teksty pochodzą z gospodarstwa państwowego, no 90 kilka procent, tak, to zawsze jakieś wyjątki się trafią. Ale i gdybyśmy twierdzili, to jest odwzorowanie rzeczywistości ekonomicznej Sumeru, byśmy zrobili bardzo duży błąd. Pozostała część sfery działania ekonomicznej nie pozostawiła po sobie tabliczek, ale ona istniała. Otóż powiem o pewnym sporze ideologiczno-historycznym z lat 50., powiedzmy tak, czy jeszcze początku lat 60., gdzie mieliśmy dwie szkoły, tak? Szkołę badaczy radzieckich i szkołę, powiedzmy, umownie pozostałych badaczy, tak, może to określenie będzie najzręczniej. W tej szkole pozostałych badaczy jednym z najbardziej zaciekle, jakby spierających się z tym wszystkim był Ignacy Gelb, pracujący w Harvardzie, ale pochodzenia Polak, który jakby no, najwięcej w tym uczestniczył. Otóż spór polegał, z tamtej strony powiedzmy mogę podać przykład Igora Michałowicza Diakonowa, wybitnego sumerologa. Ale to był taki spór trochę, tak jakby wiadomo było, że musimy się spierać, a tak naprawdę idziemy w tym samym kierunku. Otóż o co chodzi? Jak Państwo pamiętacie, chciałem pokazać, ale już nie będę teraz grzebał. Są te tkaczki, które zabierają tak 50 sila, 30 sila i miesięcznie dostają wypłaty, tak? 60 sila to jest podstawowa norma płatności dla pracownika fizycznego mężczyzny. 60 litrów zboża, tak? 2 litry zboża na dzień. Ale oni dostają zasadniczo tylko to. Bardzo rzadko, nieregularnie dostają cokolwiek innego. Ryby, mięso to prawie nie ma tekstów, nie dostają mięso, ale ryby, owoce, daktyle i tak dalej. Stała płatność to jest te 60 litrów zboża. Dla kobiety 40, tak mniej więcej. No mniej nie, tak? Mniej potrzebuje zjeść białka, żeby utrzymać siłę roboczą. I dzieciaki odpowiednio do tego mniej dostawały. Dzieci starsi, szugi dostawali też mniej, tam do 30 sil. Otóż, no i z tego się wyciąga wnioski, no to jest niedożywienie, to powoduje, i to był system ucisku i tak dalej, a ktoś inny wyciąga wniosek z tego, że nie, oni pewnie mają inne źródła utrzymania. I teraz profesor Szaraszenidze, już nie pracujący w sumerologii, zresztą nie znam jego losu, w latach 70. z Tbilisi pochodzący, opublikował kilka artykułów, gdzie zajął się pracownikami, którzy dostawali mniej. Otóż jest taki kwalifikator, on się nazywa... Jest taki kwalifikator przy tych... Jakby się mógł stać. O. Powiedzmy, mamy 5 pracowników górusz i oni są płatni 60 sila. Iluś tam pracowników górusz, a jedna, druga i płatni są 30 sila. I iluś tam znowu pracowników górusz, inne, powiedzmy tutaj 2/3, to jest płatne 40 sila. Tak? Pojawia się to A plus ułamek, jakaś frakcja tego A i mniej więcej odpowiadająca temu wielkość wynagrodzenia, które się temu człowiekowi płaci. Tak? No i to różnie sobie tłumaczono. Najprościej jest stwierdzić, że to jest na pełnym etacie zatrudnionym, to jest na pół etatu, a to jest na 2/3 etatu i stosownie do tego dostaje wypłatę. Tak? No po pierwsze, pytanie, jak trwałe są te kwalifikatory? Może ten tylko w tym miesiącu tyle dostał. I stąd ważne są teksty, gdzie złapiemy kilkumiesięczne jakby wypłaty dla tych samych. Ale Szaraszenidze jeszcze wtedy nie mógł tego stwierdzić, prawda? Szaraszenidze mówi coś takiego, ale przecież jest bardzo wiele sytuacji, w których jest na przykład 4 tych gruszy płatnych, a jedna, druga, ale na przykład dostają 50 sil. Krótko mówiąc, wypłata realna nie zgadza się z frakcją, która jest przy tym A2. A2 to jest ramię siła, no więc siła, czas pracy i tak dalej. I otóż o co chodzi, tak? To czym jest to A2? Bo wydawało się, że jeśli to się zgadza ze sobą, to jest to samo co to. Czyli moglibyśmy napisać równa się albo coś takiego tutaj zrobić. Okazuje się, że nie równa się. I nie z tego wynika. To z czego wynika to i dlaczego jest to różne od tego? I bardzo dobry pomysł dał.
bo to jest jego stan zatrudnienia w gospodarstwie świątynnym państwowym, czyli w sektorze, krótko mówiąc, instytucjonalnym. A to jest rzeczywiście tyle, ile on czasu przepracował i jaką dostał wypłatę, bo to jest zgodne z czasem pracy. Zaraz, zaraz. Jeżeli zatem to jest, w takim razie, jeżeli to jest wypłata jednorazowa, to jest kwalifikator stały. Tak? Na pewno jedna. Jeżeli zatem my przyjmujemy, że to jest minimum socjalne 60 zila, a są grupy pracownicze, które na stałe z definicji mają dostawać połowę, to na pewno się nie wyżywią. Nie ma żadnego systemu, który niszczy własną siłę roboczą. Wniosek, ci ludzie muszą mieć inne źródła dochodu. I kalkulujemy poprzez pewne zapisy sposób jakby opisu tego, że jest jeszcze rzeczywistość własności prywatnej, czy własności wspólnotowej, jak będzie chodziło o pastwiska czy stada owiec, który funkcjonuje, o którym my dedykujemy, że jest. Ale to będziemy dedukować, jak nie przyjmiemy mechanizmu, że my widzimy tu system ucisku, wyzysku i morderstwa, tak jakiś holokaustu strasznego, tak? Więc nie, więc tutaj można, mówię, i to też te teksty pozwalają to otworzyć, choć jest to pewna dedukcja już, tak? Poza tym raz na rok dostawało się szatę, albo 4 miny wełny, bo zwykle jedna szata ważyła 4 miny i raz na rok dostawało się 4 litry oleju sezamowego. To jest stała wypłata, więcej nic. Reszta odświętna. Tak? Ale czy ja dobrze zrozumiałam, że z punktu widzenia użyteczności tej szczególnej metodologii, którą wspólnie rozwinęliście, panowie, to że tak powiem, jej użyteczność była przede wszystkim dla identyfikacji, że tak powiem, dla uporządkowania tego wielkiego korpusu, tak? Dlatego, że bez tych metod pewne rzeczy w ogóle były niemożliwe do dostrzeżenia, tak? Pewne regularności. Z jednej strony jest to możliwość wykorzystywania tego do uporządkowania, z drugiej strony, powtarzam, starałem się badać 80 tysięcy jednostek. W związku z czym wszystko, co da się znaleźć nie w sposób jakby wyszukiwany, a w sposób, co ktoś podpowie, tak, odpowiedź, już jest sukcesem. Oczywiście, czyli a przy tym to, co jest moim zdaniem charakterystyką w ogóle metod humanistyki cyfrowej, tak w ogóle, to znaczy, że to jest to metoda semiautomatyczna, to znaczy maszyna coś, komputer coś pokazuje, potem przychodzi naukowiec ze swoimi kompetencjami i to interpretuje. Jeżeli pomysł doktora Jaworskiego, tak, jakby rozwijać tego, no to teoretycznie również może zamknąć sprawę komputer, tak, ale ja cały czas bym wolał być obecny tam na miejscu. Ja jeszcze wspomnę o jednym rodzaju odkryć, które dokonaliśmy. One nie były typu statystycznego, nie. To nie było coś, co się skończyło stwierdzeniem, że statystyka była taka. Tak naprawdę to były wyniki jednostkowych odnalezień wśród tych skojarzonych par dokumentów. Czasami skojarzenia dostarczały zestawów dokumentów, które były ewidentnie na ten sam temat, czymś się różniły i ta drobna różnica wskazywała na coś. Do urodzeń dwójki dzieci to było bardzo sympatyczne i tak jakbym powiedział ludzkie, ale to chyba nie było nic nadzwyczajnego. Spodziewaliśmy się i przedtem, że dzieci się rodziły. Natomiast były takie zestawy tekstów, które wskazywały na coś więcej. Pamiętam taką jedną parę, to było zestawienie towarów pozostających w gestii pewnego kupca i był drugi dokument, prawdopodobnie wyrzucony jako nieudany, w którym było też zestawienie towarów tego kupca. I teraz pod każdą linijką z towarem była dopisana linijka określająca wartość tego w srebrze. Tego towaru u góry. Teraz, czym się te dokumenty różniły? Te linijki z wartością w srebrze były częściowo wypełnione, częściowo niewypełnione. Niektóre nosiły wyraźny ślad, tak to ten transliterator zaznaczył, że był ślad wytarcia palcem. Tak? Coś napisał, a potem się zreflektował i zamazał to. Był ślad w glinie po tym zamazywaniu palcem. I cały trik polega na tym, że na tym drugim dokumencie był podpisany pewien urzędnik dodatkowo. Jego imię nie występowało na pierwszym. I na tej podstawie to z Markiem rozmawialiśmy. On wysnuł tezę, że ten urzędnik najwyraźniej był odpowiedzialny za dokonanie tej wyceny w srebrze. Prawdopodobnie umiejętność robienia czegoś takiego przy sumeryjskim systemie liczbowym wymagała naprawdę niepospolitej wiedzy i umiejętności.
ten człowiek próbował to zrobić, sądząc po tym, jak ta tabliczka wygląda, nie do końca mu się udało. W każdym razie chyba nie był zadowolony, bo taki dokument z niewypełnionymi miejscami i zamazanymi palcem pewnie nikomu nie nadawał się do pokazania. I tak przez ten moment skażenia dwóch dokumentów dostawaliśmy wgląd w to, kto co robił. Tak? Ten dodatkowy, dopisany na drugim dokumencie człowiek próbował wycenić towary w srebrze. To była jego funkcja. W dodatku po efektach widzimy, że to było dla niego bardzo trudne zajęcie, a może nawet nie potrafił tego do końca zrobić. Nie wiemy, czy powstał nowy, lepszy wariant potem, czy w ogóle nie powstał, to już trudno powiedzieć. Więc czasami też te drobne różnice, tak jak narodziny dzieci, tak jak pojawienie się tych wycen, nawiasem mówiąc, gdyby wypełnił wszystkie, prawdopodobnie nasz algorytm by tego nie złapał, byłoby za dużo i by się wydawały niepodobne. Ale na szczęście nie dokończył, nie umiał i znaleźliśmy te oba i to nam się udało. Masz? To jest drugi przykład identycznego mechanizmu, o którym tutaj mówi kolega. Ja patrzę tu na datę, tak? Data jest ta sama. To jest drugi rok panowania Urbilum, zostało zniszczone. Data jest ta sama. Dwa teksty pochodzące z tego samego roku panowania Amarsuena II. Tu na zielono mamy mało widoczne, ale to jest towar i on ten towar będzie tutaj powtórzony. Otóż ten drugi tekst charakteryzuje się tym, że po każdym tym towarze mamy zapis kubi, czyli srebra tegoż jest. Czyli wartość w srebrze tego towaru, który jest powyżej, wynosi właśnie tyle. W tym przypadku akurat 12 czy pół raczej tu jest napisane. Pół gin, 14 i tak dalej. I proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy znowu ten towar, prawda? To jest bodajże cebula. Ciemna cebula, tak? I tutaj mamy kubi, tutaj nie ma. Czyli w tym tekście są te towary wymienione i one tu sobie odpowiadają. Natomiast w tekście drugim mamy wycenę w srebrze podaną. I otóż osobą, której tu nie ma w tym dokumencie, natomiast w tym dokumencie występuje, jest niejaki Urszara Pisandubba. Tak, Pisandubba to jest archiwista. I pewnie on dokonywał wyceny tego całego towaru i on pełni tu funkcję giri, czyli tego takiego pośrednika. Poprzez niego ten towar ma wyjść i on jakby otrzymawszy towar dokonuje jego wyceny w srebrze. To jest jakby para tekstów podobna do tych, o których mówił. Nie, o których to mówił. Dokładnie tak. Tak? Ano, tak. To właśnie. Nie, bo nie był drugi właściwie i akurat jej nie zdążyłem przedstawić wykładnie. To jest okazja. To podejście to ontologiczne i kiedy robimy sieci semantyczne, budujemy, to jest bardzo owocne, kiedy duże firmy połączają się ze sobą i tam potem różne księgowości wewnątrz i to łączy się, integrują się dokumenty i łapią tych, kto kradnie. I ja myślę, że tu kradzieży można wyłapać, bo to bardzo dobrze to się udaje. Ale czy próbowaliście robić albo pomyśleć o tym, żeby dane, które otrzymaliście w tym, położyć na mapę? Zrobić kriging na przykład i rozciągnąć na mapę i zobaczyć jakieś inne, albo zrobić analizę czynnikową, żeby zobaczyć, zmniejszyć tą tu jest za bardzo dużo czynników, bo jest tu mikro level, tak? Dokumenty, które dotyczą codziennych rzeczy. A jeżeli my chcemy na przykład zobaczyć jakieś tam trendy, to my musimy wejść na makro level, no, na makro zrobień, makropoziom wtedy, na makropoziom i tu musimy zmniejszyć tą jakoś tak zrobić tą siatkę z większymi tymi jajciejkami, tak? Oczkami. Tak. To można, no, można spróbować, jeżeli my zobaczymy te dane najpierw przypuścimy przez analizę czynnikową, a potem na mapę. I wtedy już kolory na mapie mogą pokazywać jakieś nowe zupełne zależności i trendy. Czy robiliście coś takiego?
dosłownie czegoś takiego nie robiliśmy. Natomiast zrobiłem trochę co innego, a mianowicie popatrzyłem, zsumowałem ilości zwierząt, jakie są przekazywane pomiędzy poszczególnymi użytkownikami, między poszczególnymi urzędnikami. I okazało się, że można z tego uzyskać graf powiązań, to znaczy można określić, kto komu przekazuje zwierzęta. No i taki graf udało się nawet zwizualizować i wydrukować. No to było na takiej płachcie o promieniu 2 na 2 metry. I to przedstawiało niejako model przepływu zwierząt pomiędzy urzędnikami w gospodarce sumeryjskiej. Więc to była jedna taka wizualizacja. Inną możliwością było na przykład sumowanie z transakcji, które dotyczyły konkretnych miesięcy. I okazało się, że przepływy zwierząt nie były regularne przez cały rok, tylko że były te, że w niektórych miesiącach więcej zwierząt przekazywano, a w innych mniej. Więc to są takie dwa zjawiska, które zaobserwowałem. Poza tym jeszcze zrobiłem podsumowania po latach i też okazało się, że liczba zwierząt, która przepływa, w sumie jest, zmienia się wraz z rokiem. I co więcej, jest to związane prawdopodobnie z wydarzeniami politycznymi. To znaczy, jak była wojna w pewnym momencie, to potem ta dystrybucja jakby ustała. Tutaj trzeba jeszcze pamiętać o jednym, o czym Wojtek nie wspomniał, a pamiętam, że kiedyś mi o tym opowiadał, więc ja może teraz o tym powiem. Próbka statystyczna tekstów, którą my mamy, jest wybierana w sposób absolutnie dziki. Tak? Gdybyśmy mogli wylosować z sumeryjskich, wówczas kiedyś tam wytworzonych dokumentów, nie wiem, 5%, to byśmy mieli wiarygodne, no, statystycznie reprezentację tego, co się działo. A my tego nie mamy. My mamy to, co znaleźliśmy, tak? Jedno archiwum odkopano w całości, szczęśliwie się zachowało, jest pryzma tabliczek wszystkich, bez mała, z jakiegoś okresu, a w innym odkrywamy jakieś pojedyncze elementy. Część z nich było przedmiotem wykopalisk rabunkowych. Niektóre wypłynęły na rynku, inne nie wypłynęły i ludzie mają je być może kupione na targu gdzieś tam teraz po domach. Nikt nie wie, co to jest. Ja mam jedną dom. Znakomicie. Sumeryjską? Znaczy jest 3/4 pewności, jeśli się nabywa jakąś tabliczkę, że to będzie U3, bo ich jest najwięcej. Tak? To jakby pani udostępniła Markowi do transliteracji, on by się pewnie ucieszył, czy nie? Państwa, nie było, znaczy, nie uważałem tego za stosowne, ale widzę, że trzeba, tak? Znaczy z tych archiwów, które mówiłem, archiwów z Girsulagasz, połowa tabliczek pochodzi z wykopalisk rabunkowych, francuskich, jeszcze z końca XIX wieku, przez Ernesta Desarzeka, rozpoczętych i kontynuowanych, a połowa z wykopalisk rabunkowych, no bo co tam przestała ekipa pracować, no to miejscowi, prawda, nauczyli się, że to można zarobić. Umma dzisiejsza Dżocha 100%, czyli te 28 tysięcy opublikowanych tabliczek, 100% tabliczek pochodzenia wykopaliska rabunkowe. Puzrić Dagan 70% wykopaliska rabunkowe, 30% nielegalne wykopaliska archeologiczne, to znaczy nielegalne, nie było koncesji, a kopano sobie, bo kopano w pobliskim Nippur, prawda, już nie wiem kto. I jeśli chodzi o archiwum w Ur, no tutaj najwięcej jest tych, największy procent tabliczek pochodzący z regular. Dlaczego ma to znaczenie? Bo jeśli mamy wykopaliska regularne, mamy szansę znaleźć archiwum albo kawałeczek tego archiwum w stanie jakby wyjściowym, czyli tak jak zostało zostawione. Jeżeli mamy wykopaliska rabunkowe, no to w ogóle żadnej szansy nie ma, bo tam się po prostu wyszarpuje te tabliczki i wykopuje. Tak? Dziś te tabliczki są w tysiącach kolekcji. No, ja pamiętam, to porównywanie liczb wyłowiło też taki zestaw, nie wiem, 6 czy 8, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie tabliczek, które dotyczyły ewidentnie takich samych transakcji, ci sami ludzie dostawali te same parę zwierzątek, nie wiem, składanych na ofiarę czy coś takiego. Nawet daty się zgadzały ze sobą. Wyglądało, że to one musiały leżeć razem w jednym worku z podsumowania z jednego miesiąca. Każda była w innym muzeum. Ktoś wykopał to małe miejsce, tak? Sprzedawał na targu, najróżniejszymi drogami do tych muzeów trafił, każda jest gdzie indziej. Tak? Inaczej pewnie by się w ogóle nie dało ich połączyć z powrotem. I teraz działając na tak wylosowanym materiale badawczym, my robimy sobie statystyki. To, co Wojtek pokazywał, tak? Mamy wielką zbiorczą tabliczkę, patrzymy, ile spośród fragmentów wypłynęło.
a ile brakuje. No my sobie wyrabiamy jakiś pogląd, ale ten pogląd jest słuszny dla tego jednego archiwum. Tak? Co było dobre w UR, to nie musi się w UMMie zgadzać, a w GIRS-u to już zupełnie, prawda? I w związku z tym nadzieja, że my mamy jakiś wiarygodny statystycznie obraz jest duża. Nie do końca. Jest duża, największa dla historii. Ale nieuzasadniona. W ogóle, tak. Ale i tak nieuzasadniona. To jest ważne. Znaczy mówię, no, jest rzeczywiście, tak, ale to jest najlepiej zachowane, jeśli chodzi o globalne, prawda? Wszystkie źródła starożytne, to mówię z pełną odpowiedzialnością jako starożytnik. Jeśli chodzi o archiwa życia codziennego, archiwa gospodarcze, najlepiej zachowane no, materiały źródłowe dla całej epoki. Tak? To, że jego to nie jest 100%, no nie jest 100%, tak? Nie potrafię powiedzieć, jaki to jest procent, ale to jest i tak najlepiej dla tej starożytności. Tak? To proszę Państwa, podziękujemy serdecznie. Chciałabym powiedzieć na koniec, że ta sugestia, ażeby zrobić mapy, odwołuje nas do innego aspektu pracy i metod w dziedzinie humanistyki cyfrowej, a mianowicie kodowania semantycznego, które odbywa się w trochę inny sposób niż ontologie, które tu zostały przedstawione. Ja mam nadzieję, że być może w przyszłym roku zrobimy jakąś konferencję na temat ontologii w ogóle w humanistyce cyfrowej, dlatego że to jest bardzo, bardzo poważny temat i który zwłaszcza w aspekcie kodowania semantycznego w stylu Text Encoding Initiative zaczyna wyglądać inaczej. W przyszłym tygodniu będziemy gościć Lou Burnach, który jest jednym z twórców Text Encoding Initiative. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Mam nadzieję, że tak. Życzę wszystkiego najlepszego projektowi i żeby to, co Pan zrobił, nie znikło na zawsze.